Kiedy ostatnio otwierałem fantastyczną paczuszkę, uświadomiłem sobie, że jest tutaj gra paragrafowa. Jeżeli jest, to trzeba z nią zagrać. Księga pierwsza, samotnie przeciwko płomieniom. Co my tu mamy? Czy słyszysz zew Cthulhu? Co znajduje się w zestawie, wygrani, przegrani, ogrze? Warianty, odczytywanie, kolejne kroki. I jeden. Czytaj instrukcję i podążaj za wskazówkami, rozpoczynając od paragrafu numer 1. Gdy ukończysz przygodę, niezależnie od tego, czy twoja postać przeżyje, czy nie, możesz przeczytać księgę drugą. Teraz odpręż się i przygotuj, bo będziesz musiał stanąć samotnie przeciwko płomieniom, zaczynając od paragrafu numer 1. Najpierw trzeba ołóweczki zaostrzyć. Rozgrywkę będziemy zapisywać w notatniku, który jest do tego odpowiednio przygotowany. Tytuł gry paragrafowej. Zaczynamy od paragrafu numer 1. Przygoda wprowadzająca dla jednego gracza. Słońce stoi wysoko nad horyzontem. Bezlitosna kula gorąca. Zanim dotrzesz do przystanku obok apteki Zborna, czujesz, że promienie mocno cię przypiekły. Cóż za ulga odłożyć na chwilę ciężkie walizki i ściągnąć kapelusz. Wachlujesz nim twarz. To było wyjątkowo długie lato w twoim rodzinnym mieście, a jednocześnie osobliwie puste. Patrzysz na drugą stronę, na obskurny sklep mięsny, sklep spożywczy z wyblakłą markizą oraz zaniedbany sklep tytoniowy. Przechodnie kierują ku tobie spojrzenia nieufnych twarzy, kiedy cię mijają, lustrując twoje ubranie i bagaż. To twoi rodzice zdecydowali się tu zamieszkać, nie ty. Jako dziecku szczęście zapewniło ci mieszkanie na południu, pośród domów o białych ścianach i pokrytych zielenią cmentarzy w Providence. Może nowa praca w Arkham zapewni ci zmianę, której potrzebujesz. Jednak wszyscy, których znasz, mieszkają tutaj. Nie znasz nikogo w Arkham, ani jednej osoby. Po raz ostatni zadajesz sobie pytanie, czy wiesz, co robisz? Oto masz odpowiedź. Właśnie tutaj nikt z twoich tak zwanych przyjaciół nie pojawił się, by cię pożegnać. Jesteś tylko ty. Jakiekolwiek wyzwania czekają na ciebie w Arkham, będzie to nowe życie, w które wkroczysz z odwagą. Mały szary autobus zbliża się do przystanku i zatrzymuje z turkotem. Wkładasz kapelusz z powrotem na głowę i podnosisz swoje walizki. Przejdź do 263. 263. No to się zaczyna.
z dwóch młodych mężczyzn, o posępnych twarzach, wysiada z autobusu. Jeden mierzy cię spojrzeniem od góry do dołu, zanim odejdzie w swoją stronę. Kierowca także wysiada, ale tylko rzuca na ciebie okiem, zanim uda się do sklepu tytoniowego po drugiej stronie ulicy. Kiedy wraca, jest w trakcie skręcania papierosa z pożółkłych palcach. Kiedy kończy, sięga po zapałki i przygląda ci się badawczo. Jest szczupłym mężczyzną po 50, ma na sobie poplamioną koszulę z logiem firmy przewozowej. Jednak jego głęboko osadzone oczy są bardzo przenikliwe. Dokąd? Pokazujesz mu bilet do OCP. Stamtąd dostaniesz się do Rochester, potem do Portsmouth, a następnie linią jadącą wzdłuż nabrzeża do Newburyport, aż w końcu dotrzesz do Arkham. Masz nadzieję, że wystarczy ci na bilet kolejowy przynajmniej na jedną z tras. W przeciwnym razie będzie to pierwsza z wielu długich podróży autobusem. Aha, kierowca pociera zapałkę od raski i zapala papierosa. Jego końcówka rozżarza się, gdy mężczyzna się zaciąga. Następnie wypuszcza dym i wskazuje na tył autobusu. Półka bagażowa jest tam. Spójrz na kartę badacza. U samej góry znajduje się lista 8 cech. Siła, kondycja, moc, zręczność, wygląd, budowa ciała, inteligencja oraz wykształcenie. Rozdysponuj pomiędzy nie wszystkie następujące wartości. 40, 50, 60, 70, 80, a następnie zapisz je w dużych kratkach obok nazw cech. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, co oznaczają poszczególne cechy, przeczytaj stronę 5 księgi drugiej. No dobra. Mamy tak, 40, 50, 3 pięćdziesiątki, 2 sześćdziesiątki, 1 siedemdziesiątka i 80. No dobrze, to rozdysponujemy, tak? Siła 50, kondycja niech będzie 50. Budowa ciała 40, zręczność 60, wygląd 50, inteligencję weźmiemy sobie 70 i wykształcenie 80. Zapomnieliśmy o 60 jeszcze jednej, więc to będzie moc. Kiedy skończysz, przejdź do 8. Kierowca pali papierosa i przygląda się, jak dźwigasz swoje walizki na tył autobusu. Półka bagażowa jest umieszczona niepraktycznie wysoko. Chwytasz ciężką walizkę. Jeśli twoja budowa ciała ma wartość 40, przejdź do 23. Jeśli twoja budowa ma wyższą wartość, przejdź do 38. No to budowa ciała 40, przejdź do 23. Przez kilka sekund zmagasz się z walizką, zanim kierowca podchodzi i pomaga ci ją wrzucić na półkę, nieprzerwanie ćmiąc papierosa. Ciężka walizka, jak na taką małą osobę, komentuje. Oceniasz, że lepiej odpowiedzieć jedynie podziękowaniem. Przejdź do 233. Kierowca wyrzuca papierosa do rynsztoka i wsiada do autobusu. Odpala silnik. Ty także wsiadasz
i z zadowoleniem stwierdzasz, że przynajmniej przez pierwszą część podróży będziesz jedynym pasażerem. Z mieszanymi uczuciami spoglądasz przez okno na znajome ulice dawnego domu, które powoli zostają z tyłu. Przez kilka minut widzisz jeszcze wieżę kościelną ponad szczytem niewysokiego wzgórza. Potem także ona znika, gdy droga zaczyna prowadzić w dół. Arkham jest twoim nowym domem. Dotrzesz tam i zaczniesz wszystko od nowa. Przy wartościach zapisanych przy każdej z cech znajdują się dwie mniejsze kratki. Podziel każdą pełną wartość przez 2, zaokrąglij wynik w dół i zapisz odpowiednią liczbę w kratce znajdującej się wyżej. Następnie podziel każdą pełną wartość przez 5, zaokrąglij wynik w dół i zapisz odpowiednią liczbę w kratce znajdującej się niżej. Będziesz potrzebować tych wartości nieco później, jeśli korzystasz z edytowalnej wersji karty badacza, pliku PDF. Wszystkie obliczenia powinny wykonać się automatycznie. Potwierdzam, wykonują. Na karcie w sekcji poniżej cech znajdują się tabelki, dzięki którym można śledzić wartość punktów poczytalności, punktów magii. Początkowa wartość punktów poczytalności jest równa mocy. A początkowa wartość punktów magii jest równa wartości przypisanej mocy podzielonej przez 5. No i zaczyna się matematyka. 60 podzielić na 5 to 12. Zaznacz obie wartości w tabelkach. Nie będę teraz tego wpisywał. Po prostu sobie otworzę, jak będzie mi potrzebny do trudnych i zwykłych testów i ekstremalnych. Tutaj, więc gdzie jest ta 60? Tutaj. No to ja no. Odkładamy księgę. Przejdź do 134. Autobus telepie się na wiejskiej drodze. Początkowo we wnętrzu pojazdu jest duszno, żołądek podchodzi ci do gardła na każdym zakręcie. Jednak gdy kierowca otwiera swoje okno, możesz przesiąść się w takie miejsce, gdzie lekki wiaterek owiewa ci twarz. Dzięki temu wkrótce odprężysz się i zaczniesz cieszyć się podróżą. Podziwiasz urokliwe niewielkie osady znajdujące się na trasie. W jednej z nich do autobusu wsiada przysadzista kobieta, która wita się z tobą grzecznym skinieniem głowy. Nieznajoma wysiada w następnej miejscowości. Droga wiedzie nieco w górę, mijając pola kukurydzy i sady. Liście zmieniają właśnie kolory i korony drzew mienią się żywymi barwami w odcieniach czerwieni i złota. Właśnie zaczynasz zapadać w drzemkę, gdy kierowca wchodzi z dużą szybkością w ciasny zakręt. Dodaj do siebie wartość BC i kondycji, a następnie podziel sumę przez 10, zaokrąglając wynik w dół. To początkowa wartość punktów wytrzymałości twojego badacza. Nanieś ją na kartę, liczba ta może się zmniejszyć, ale jest mało prawdopodobne, aby początkowa wartość tej cechy się zwiększyła. Czyli musimy dodać wartość BC i kondycji, a następnie podzielić sumę przez 10. Kondycja plus BC to jest 90, przez 10 to jest 9. Na karcie jest także miejsce na wartość szczęścia. Rzuć 3 sześciościennymi kostkami. Taki rzut zapisujemy jako 3K6. Pomnóż wynik rzutu 3K6 razy 5 i zapisz początkową wartość punktów szczęścia na karcie badacza. Gdzie są moje kostki?
rzućmy 3K6. Czternaście razy 5, 70. Wtedy punkty szczęścia to jest 70. Teraz wykonaj test zręczności. Rzuć 1K100. Oznacza to rzut dwiema dziesięciościennymi kostkami i wykorzystanie jednej do wskazania wartości dziesiątek, a drugiej do wskazania wartości jedności. Czyli tu mamy dziesiątki, a tu mamy jedności. I musimy przetestować zręczność. Nasza zręczność to 60. Musi być mniej. Wyszło 35. Jeśli twój wynik jest równy lub mniejszy niż wartość zręczności, udało ci się zdać test. Jeśli wynik jest większy niż wartość zręczności, test zakończył się porażką. Możesz czuć pokusę, aby nie czujemy pokusy pomijania rzutów. Tak mi się wydaje. Jeśli test zakończył się sukcesem, przejdź do 261. Rozpaczliwy okrzyk budzi cię ze snu. Czujesz, jak ześlizgujesz się z siedzenia, kiedy kierowca ostro skręca kierownicą, a autobus wypada z drogi. Chwytasz się fotela przed sobą na czas, aby uniknąć bolesnego upadku. Autobus zatrzymuje się z głuchym odgłosem. Teraz już widzisz, co się stało. Na drodze stoi traktor Fordsona, kierownica, a kierowca autobusu musiał gwałtownie skręcić, aby uniknąć tej stalowej przeszkody. Kierowca wyskakuje ze swojego fotela i wybiega na drogę. Obrzuca farmera wiązanką przekleństw. Przez chwilę dochodzisz do siebie. Może warto wyjść z inicjatywą pomocy. Jednak kierowca już wrócił. Wycofał autobus i powoli mija traktor, piorunując farmera wzrokiem. Przejdź do 70. Powracasz do przerwanej podróży, kierowca wchodzi w zakręt ostrożniej niż wcześniej. Kilka razy spogląda przez ramę w twoim kierunku. Przepraszam za tamto, mówi. Ten gość był głupszy niż wieprz, a tak w ogóle jestem Silas, a ty? Jak się nazywasz? Wypadek był w takim samym stopniu winą farmera, jak i Silasa, jednak zrażenie do siebie człowieka, który wiezie cię przez pustkowie, nie wydaje się dobrym pomysłem. Wymyśl imię dla swojej postaci i zapisz się na karcie badacza. Możesz dodać także jej wiek na potrzeby tej przygody. Twój badacz powinien być w wieku od 23 do 36 lat. Ja będę się nazywał Bartek. Na nazwisko będę Górski. Jest to moja pierwsza postać do Zewokturu. A w ogóle to może byśmy napisali, gdzie ten Silas. Na razie Silas jest dla nas ważną osobą, bo to szofer. A, lat mamy 36. Płeć mężczyzna, wiek 36. Autobus skręca w górę.
węższą drogę, która wije się przez las i prowadzi pod górę. Silas robi się gadatliwy. Wybierasz się do Arkham, tak? Właściwie to nie słyszałem o tym miejscu, za to byłem raz w Bostonie. Nie spodobał mi się, za duży gwar i zgiełk. Masz tam rodzinę? A może czeka na ciebie tam ktoś wyjątkowy? Popołudnie trochę się ciągnie. Nie widzisz nic złego w tym, żeby opowiedzieć Silasowi o swoim nowym życiu. A więc praca, tak? Czym się zajmujesz? Wybierz zawód swojego badacza z opcji przedstawionych poniżej. Jeśli jesteś antykwariuszem, lekarzem, dziennikarzem, prywatnym detektywem, przejdź profesorem. No. Kim będziemy? Spójrzmy na kartę postaci. Będziemy antykwariuszem. Musimy o tym pamiętać, żeby nie rzucać się gdzieś z rękami na jakiś wiejskich chłopaków. Dobra. 102. Wspominasz o posadzie asystenta, którą dzięki rekomendacji uzyskanej od dalekiego przyjaciela rodziny zaoferowano ci w sklepie rzadkie księgi i mapy Warka. Na samą myśl o skarbach, jakie muszą się tam pojawić, powraca do ciebie ekscytacja, która ogarnęła cię w momencie otrzymania listu o przyjęciu do pracy. Czujesz mrowienie w dłoniach, nie możesz się doczekać, kiedy rozpoczniesz nową przygodę. Książki, co? Silas nie ciągnie dalej tematu. Masz wrażenie, że nie jest miłośnikiem czytelnictwa. Majętność twojego badacza wynosi 20. Posiada on następujące umiejętności zawodowe. Historia. Język obcy, wybierz jaki. Korzystanie z bibliotek. Spostrzegawczość. Sztuka, rzemiosło. Wybierz dziedzinę specjalizacji. Wycena. Oraz jedna z umiejętności społecznych. Gadanina, perswazja, urok osobisty lub zastraszanie. Urok osobisty. Mamy o raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Język obcy niech będzie łacina. Wszystkie? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Możesz także wybrać jedną z pozostałych umiejętności z wyjątkiem mitów Cthulhu. Jestem prostym antykwariuszem. Dobrze, i teraz musimy przypisać. Możesz także wybrać jedną. Dobrze, i teraz tak. 70, 60, 60, 50. 50, 50, 40 i 40. I zapisz je w dużych kratkach obok ich nazw. Zignoruj wszystkie początkowe wartości na karcie badacza. No dobrze. No dobra. No to rozdzielajmy. Jesteśmy antykwariuszem. Jesteśmy antykwariuszem. Prostym chłopakiem. Dajemy na 60 na spostrzegawczość. Na psychologię dajemy 70. Na korzystanie z bibliotek dajemy 60.
Na urok osobisty dajemy 50. Niech będzie, że sztuka rzemiosła to jest literatura angielska. Damy na to 50, może się przyda. Język obcy, łacina. Tutaj wycenę damy na 40. I mamy jeszcze dwie, to będzie tak, łacina na 40 i historia na 50. No i to jest nasz sprytny antykwariusz. Przycisz poszczególnym, dobrze. Następnie przejdź do 128. Ze 102 do 128. Zdajesz sobie sprawę z tego, że od incydentu z traktorem Silas nie zrobił żadnego przystanku. Autobus pnie się pod górę, jednak twoje rozmyślenia zostają przerwane, kiedy droga wspina się na szczyt wzgórza, a twoim oczom ukazuje się wspaniały widok rozciągającego się w dole krajobrazu. Rzeka wije się w dolinie pomiędzy drzewami ubranymi w bogatą jesienną paletę odcieni. W tle wznoszą się aż do mglistych chmur góry białe. Jak sięga wzrok, nie ma ani jednej osady, nawet żadnej chatki. Ptaki fruwają pomiędzy koronami drzew, a na brzegu dostrzegasz pochylone kształty, które są zapewne dwoma jeleniami virginijskimi. Być może robisz błąd, przeprowadzając się do miasta. Czy samotnie udałoby się przetrwać w tej bujnej dziczy? Większość bazowych wartości została podana w nawiasach obok nazw danych umiejętności na karcie badacza. Na przykład spinaczka ma wartość 20%, a unik jest równy połowie zręczności. No to nasza zręczność to jest 60. Unik jest 30. Wybierz 4 umiejętności, które nie są umiejętnościami zawodowymi ani mitami Cthulhu. Będą to zainteresowania twojego badacza. Dodaj 20 punktów do bazowej wartości każdej z nich, czyli do bazowej wartości teraz trzeba dodać. Teraz możesz obliczyć jedną, drugą, inną, piątą wartości. Pamiętaj o zaokrągleniu wyników w dół. Jeśli znudziły cię obliczenia, możesz porzucić kalkulację. No powiem szczerze, że mnie nigdy nie nudzą. Dobrze. Czyli musimy teraz wybrać 4. Jest 1920 rok, więc jedziemy z autobusem, ale na pewno jeździectwo powinniśmy znać. To będzie pierwsza, którą jeszcze możemy. Ukrywanie. Ślusarstwo. Jeszcze jakaś jedna, nie? Może prowadzenie samochodu? Nie, jakieś dziecko to jesteśmy. Pierwsza pomoc. O, tutaj. To są te 4, które wybierzemy. Ale mamy na nie tylko 20 punktów. Więc tak się zastanawiam, że dałbym na jeździectwo, bo to są nasze zainteresowania, pana antykwariusza. Dałbym tutaj aż 15 punktów i wyszłoby to 20. 15 dodać 5. Zostało nam 5. Więc pierwsza pomoc. Mamy 30,
to damy na to 4. To będzie 33. I zostały nam jeszcze 2, czyli ukrywanie się 21 i ślusarstwo 02. A kiedy antykwariusz miał się nauczyć ślusarstwa? Dobra, 144. Przechodzimy do 144. Obóz telepie się poprzez wzgórze Rza, a Silas milknie. Niebo za tobą ciemnieje, a zachodzące słońce barwi ci chmury na różowo. Barwi chmury na różowo. W końcu dostrzegasz upragniony widok. Miasteczko na szczycie wzgórza. To nie wygląda jak OCP ze zdjęć, ale może uda ci się przekonać Lasa, żeby zatrzymał się na chwilę dla rozprostowania nóg. Kilka minut później nieprzyjemne terkotanie silnika przerywa twoją zadumę. Silas marszczy czoło i postukuje w drążek zmiany biegów. Autobus wspinający się pod górę zaczyna zwalniać. Silas rzuca jakieś niezrozumiałe przekleństwo i zgrzyta zębami, zmagając się z kierownicą. Powolutku zbliżacie się do szczytu wzgórza, aż w końcu docieracie do pierwszych zabudowań. Niskich budynków mieszkalnych zbudowanych z chropowatego, czerwonego kamienia. Silas z wysiłkiem parkuje autobus w zatoczce przy drodze. Szybko wstaje ze swojego fotela i udaje się w stronę silnika. Wybierz i wykonaj jeden z testów, prowadzenie samochodu lub psychologii. Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie samochodu, będziesz potrzebować wyniku równego lub niższego niż wartość umiejętności. Jeśli wybierzesz psychologię, konieczny będzie trudny test. Jest to wynik równy lub niższy niż połowa wartości danej umiejętności. Liczba w górnej kratce. No dobrze. Żeby nikogo tutaj nie oszukać, to tutaj jest 35. A tutaj jest 14. Dobrze, potrzebny nam trudny test psychologii. Rzućmy kosteczkami w takim razie. Ma być 35 lub mniej. 19. Czyli wyszło. Jeśli zdasz trudny test psychologii, przejdź do 162. Wyczuwasz fałsz w działaniach Silasa, odgrywa przed tobą scenkę, ale nie jest tak zdenerwowany awarią, jak wskazuje jego zachowanie, albo sama awaria jest sfingowana. Jeśli to sztuczka, dzięki której masz spędzić trochę czasu w miasteczku i wydać pewną kwotę w miejscowym sklepie, to Silas będzie rozczarowany twoimi możliwościami nabywczymi. Na karcie badacza postaw znacznik w małej kratce po lewej stronie umiejętności psychologia. Psychologia, jeśli twój badacz przetrwa tę przygodę, będziesz mieć możliwość wyciągnięcia jakiejś nauczki z doświadczenia z Silasem. Tutaj trzeba zaznaczyć, że użyliśmy umiejętności psychologia. Przejdź do 194. Silas otwiera klapę silnika i zagląda do środka. Gorący metal trzaska i skwierczy. Szturcha różne części, po czym wycofuje się i pociera czoło, rozmazując na nim smugę ciemnego smaru. Nie jestem pewny, co padło. Może to coś z ciśnieniem oleju? Może coś zostało uszkodzone, kiedy wypadliśmy z drogi? Niewiele mogę też zrobić, zanim silnik nie ostygnie. A jest już prawie ciemno. Sądzę, że powinniśmy tu spędzić noc, mówi, wyciera ręce w szmatkę. Cienie dookoła już zdążyły się wydłużyć, a w powietrzu czuć wieczorny chłód. Twoje ciało jest zesztywniało od podróży,
a spędzenie nocy w rozklekotanym autobusie nie bardzo ci się uśmiecha. Silas dostrzega twoją konsternację. To miejsce to Amberhead. Jest oddalone od okolicznych miast. Przejeżdżam tędy tylko dwa razy w tygodniu, ale ludzie, którzy tu mieszkają, są życzliwi. May Ledbetter ma wolny pokój, na pewno cię przyjmie. W górę tą drogą. Skręcisz w prawo i to będzie pierwszy dom po lewej. Drapie się po policzku, spogląda jeszcze raz na silnik i spluwa na ziemię. Spotkajmy się tutaj jutro o 8 rano i zobaczymy, co da się zrobić. Aby udać się na poszukiwania May Ledbetter, przejść do 267, aby zapytać Silasa, gdzie on zamierza spędzić tę noc, przejść do 251, aby podać w wątpliwość awarię i wdać się w dyskusję z Silasem, przejść do 257. Myślę, że się zapytamy Silasa, gdzie on będzie mieszkać. Gdzie on spędzi ten noc, 251. Pytasz o to, co planuje Silas, zanim ci odpowie, rzuca cyniczne spojrzenie w stronę silnika. Mam tu znajomych. Sądzę, że przynajmniej jeden z nich jest mi winny przysługę. Nocleg ze śniadaniem powinienem mieć zapewniony. Patrzę na swoje brudne ręce. Na gorącą kąpiel chyba jednak nie mam co liczyć. Wydaje się, że nie masz zbyt wielu opcji. Bierzesz swoje walizki z tyłu autobusu. Ostatnie te, czego ci trzeba, to aby cały twój dobytek zniknął w ciągu nocy i skończył się w czyjejś chacie. Przejdź do 267. Wleczysz się z walizkami pomiędzy ponurymi budynkami. Pomimo spędzenia całego dnia na siedząco dopadło cię przemożne zmęczenie. Wskazówki Silasa doprowadzają cię do skromnego budynku z dachem z płytki łupkowej. Na tabliczce z nazwiskiem widnieje Ledbetter, a pod nią znajduje się elegancki napis pokój do wynajęcia. Uliczka przy domu jest dość posępna, ale w oknie migocze światło lampy. Wiatr owiewa chłodno twoją twarz. Nie zaczniesz swojego nowego życia od spędzenia nocy na ulicy. Pukasz w podniszczone drzwi. 4. Po chwili słyszysz kroki wewnątrz domu. Zasuwka zostaje odsunięta, a drewniane drzwi otwierają się. Stoi przed tobą postać w niewyszukanej podomce z rozpuszczonymi lokami. Jej spojrzenie lustruje twój podróżny strój oraz walizki. Kiedy się odzywa, jej głos ma lekki irlandzki zaśpiew. Witaj, zakładam, że szukasz noclegu. Powstrzymując grymas, dopytujesz się o cenę za pokój. Wygląda na to, że w tym miejscu nie masz zbyt wielu innych możliwości. Ach, na pewno uznasz ją za bardzo rozsądną, odpowiada kobieta. Widać po tobie zmęczenie, mam na imię May. Wejdź do środka, porozmawiamy sobie przy herbacie. Dom rodziny Ledbetteru wydaje się ciasny, ma niski sufit i proste wyposażenie. Jest jednak dobrze utrzymany, a w palenisku wysoko trzaska ogień. Aromat herbaty działa uspokojująco, a ciepły kubek rozgrzewa twoje palce. Czy twoja wizyta w Amberhead wiąże się ze świętem? Pyta May. Aby wytłumaczyć jej sytuację, w jakiej się znaleźliście z Silasem, przejdź do 14. Aby zapytać o święto, przejdź do 21. Nie mam pojęcia o żadnym święcie, dlatego przejdziemy do 21. Wydaje się, że obecnie święto to jedyny powód, dla którego ludzie przyjeżdżają do Amberhead. Myślałem, że może chcesz badać związane z nim tradycje albo robić zdjęcia. Odbywa się dopiero pojutrze wieczorem. Podejrzewam, że dla postronnego obserwatora wygląda to dość dziwnie. May dolewa ci herbaty. Dziobek dzbanka stuka o kubek. Mamy tutaj stawę świetlną. Każdego roku jednej nocy wyruszamy z procesją z pochodniami, aby zapalić jej światło na klifie. Zapewniam cię, że nigdzie nie zobaczysz nic podobnego. Ludzie powiadają, że podtrzymuje to ducha wioski przez cały rok. To prawdziwa uroczystość. Tak, uroczystość. May milknie na chwilę i mruga. Ale przecież nie jesteś tutaj po to, żeby słuchać mojego ględzenia i na pewno chcesz coś zjeść. Mogę szybko odgrzać trochę gulaszu. Co ty na to? Pytasz ponownie o stawki, a May podaje ci cenę tak niską, że przystajesz na nią bez zastanowienia.
Pokój jest mały, ale wygodny, a porcja ciemnego gulaszu obfita. Po obiedzie masz jeszcze kilka godzin do swojej standardowej pory snu. Aby nieco dłużej porozmawiać z May, przejdź do 31. Aby pochodzić po okolicy, zorientować się w sytuacji, przejdź 75. Aby położyć się wcześniej, przejdź 63. Myślę, że jeszcze możemy porozmawiać z panią. May opowiada o życiu w Amberhead. Moja siostra zawsze pyta w swoich listach, czy nie znudziło mi się życie w takiej małej wiosce. Mieszka w Nowym Jorku, a sama pisze o tym, jak bardzo boi się wracać do domu wieczorami. Wyobrażasz to sobie? Wspominasz o nadziejach, jakie wiążesz ze swoim nowym życiem w Arkham. May zdaje się ciebie nie słyszeć. Może to i mała wioska, ale dzięki temu mamy tutaj prawdziwą, zżytą społeczność. Wszyscy się tutaj znają, wszyscy wspólnie pracują. Oczywiście za wyjątkiem tych, którzy postanowili się wykluczyć. Nie mogłabym mieszkać nigdzie indziej. Wykonaj test uroku osobistego. Nasz urok osobisty to 50. Trzynaście, trzydzieści dziewięć. Z upływem czasu dobry nastrój May zmienia się w bardziej refleksyjny. Czasami bywa trudno, wiesz, jestem wdową. Nie mamy zbyt wiele pieniędzy i bardzo doceniam każdego podróżnego takiego jak ty. Wiem, że dopóki tu mieszkamy, nie będzie nam brakować na jedzenie, ale nie wyobrażam sobie pewnego ponownego wyjścia za mąż. Znam każdego mężczyznę w tej wiosce, znam ich aż za dobrze, jeśli wiesz, co mam na myśli. Jej usta na chwilę się wykrzywają, ziewa, następnie przeczesuje włosy. Na mnie już pora, o której chcesz śniadanie? Na karcie badacza zaznacz małą kratkę na lewo od nazwy umiejętności urok osobisty. No dobrze, czyli też się udało. Jeśli uda ukończyć ci się przygodę, to będziesz mógł rozwinąć, a teraz 63. Gdy May wstaje, słyszysz z tyłu stukot. Spoglądasz za siebie, ale widzisz tylko dobrze zamknięte drewniane drzwi. May cmoka niezadowolona. Młoda dama tego domostwa musiała nas podsłuchać. Rut, chodź i przywitaj się z naszym gościem. Następuje chwila ciszy, a następnie drzwi uchylają się ze skrzypnięciem. Para szeroko otwartych oczu spogląda przez szparę. Poza nim widoczne są tylko rozczochrane włosy i zgrzebna koszula nocna. Co się mówi? Następuje mrugnięcie oczu. Miło mi cię poznać, a teraz wracaj do łóżka. Drzwi znów się zamykają. To moja córka Ruth. W lecie skończy 10 lat. Jest moim szczęściem i utrapieniem. Nie martw się, śpi ze mną. Nie będzie ci przeszkadzać, a teraz dobrej nocy. Udajesz się do swojego pokoju, jest w nim nieco chłodno, ale nie masz siły rozpalać ognia. Pościel jest czysta, a łóżko wkrótce się rozgrzewa. Po tak długim czasie mieszkania w mieście cisza na zewnątrz wydaje ci się dziwna, ale wkrótce odpływasz w sen. Przejdź 154. To ja się napiję. Śnisz o ogniu w palenisku. Jego tańczące języki mienią się migoczącymi kolorami. Najpierw płomienie są niewielkie, niemal mikroskopijne, ale rosną coraz bardziej, aż kalejdoskopowe morze ognia wypływa z kominka i rozprzestrzeniając się po podłodze dociera do pościeli. Zrywasz się z posłania. Przez zasłony wpadają promienie słońca. Wystajesz i przyglądasz się palenisku, próbując przegonić resztki snu. Jest dość zimno. Jeśli od początku twojej przygody twoja postać otrzymała jakieś obrażenia, dzięki przespanej nocy możesz odzyskać jeden punkt wytrzymałości. Przejdź do 166.
Mej chyba nie ma bieżącej wody, ale znajdujesz pełen ceramiczny dzbanek, który musiała dla ciebie zostawić. Odświeżasz się nad umywalką i wychodzisz z pokoju. Mej przygotowuje dla ciebie obfite śniadanie i zostawia cię w pokoju na czas jedzenia. Około 7:30 twój rachunek jest uregulowany, a bagaże spakowane. Możesz ruszać dalej. Żegnasz się z Mej, a ona życzy ci powodzenia w nowej pracy w Arkham. Jeśli wczorajszy test umiejętności zakończył się sukcesem i zamierzasz badać sprawę dalej, przejdź do 178. Jeśli nie, przejdź do 192. Jaką sprawę dalej? Co? Jeśli nie, przejdź do 192. Coś tu się komuś chyba pomyliło. Jeszcze chyba nic wielkiego nie badałem. Twoje ciężkie bagaże już cię nieco zmęczyły. Masz nadzieję, że Silas naprawił silnik autobusu i możecie kontynuować waszą podróż. Może jest ponurakiem, ale wydawało ci się, że stary kierowca dobrze zna się na swoim pojeździe. Przystajesz, żeby sprawdzić godzinę. Nadal masz 20 minut. Wychodzisz za rogu i dostrzegasz, że autobus zniknął. Kładziesz bagaże na ziemi i rozglądasz się po okolicy. Zaglądasz za każdy róg i wychodzisz na pobliskie pagórki. Dochodzisz do końca wioski i patrzysz na drogę wijącą się między wzgórzami. Godzina 8:00. Dochodzi i mija bezpowrotnie autobusu. Jak nie było, tak nie ma. Mijający cię mieszkaniec wioski zauważa twoje bagaże. Szukasz autobusu? Słyszałem, jak odjeżdżał o świcie. Pewnie będzie tędy znowu przejeżdżał za 3 lub 4 dni. Jeśli potrzebujesz się gdzieś zatrzymać, Mej Ledbetter wynajmie pokoje. Mężczyzna uchyla kapelusza i wchodzi w głąb wioski. Przeklinasz Silasa pod nosem. Może pojechał po części zamienne, ale zastanawiasz się, czy ten stary cap nie zostawił cię tutaj celowo. 218. Mej robi pranie. Wygląda na zaskoczoną, że widzi cię ponownie. Zapomniało ci się czegoś? Kiedy wyjaśniasz jej sytuację, proponuje, że przechowa twoje bagaże, gdy będziesz próbował zorganizować sobie alternatywny transport. Czujesz wdzięczność, gdy uwalnia cię od tego ciężaru. Nikt nie ma tutaj samochodu, pociera brodę i zwęża oczy w zamyśleniu. Może znajdziesz kogoś z koniem i niewielkim wozem na twoje bagaże. Mogę później popytać wśród ludzi. Spróbuj u pana Wintersa w świetlicy. Powinien wiedzieć, czy ktoś ma coś takiego. Możesz też spróbować u rzemieślników. Ich warsztaty znajdują się na początku Salisbury Street, zaraz po lewej. Zbliża się i ściska ci nadgarstek. Nie martw się, nie damy ci spać na ulicy, niezależnie od tego, czy możesz mi zapłacić. Dziękujesz Mej i odwracasz się w stronę wioski. 6. Błąkasz się bez celu po ulicach Amberhead. Wioska została zbudowana na względnie płaskiej wyżynie z pięknymi widokami. Na północy malują się zamglone sięgające chmur góry białe, a na południu aż po horyzont ciągną się migoczące wody jeziora Winnipesaukee. Przejście całej wioski z jednego krańca na drugi zajmuje ci mniej niż 5 minut. Droga, która cię tu przywiodła, wije się na zachód. Druga droga prowadząca z wioski kieruje się na południe wzdłuż niżej położonej krawędzi lądu i zakręca razem z nią na wschód. Na południowym zachodzie wioski znajduje się duża przestrzeń porośnięta trawą, która graniczy z ruinami kościoła. Teren przykościelnego cmentarza dochodzi aż do samych klifów. Na północnym wschodzie, przy czarnej metalowej budowli, zarysowanej ostro na tle błękitnego nieba, spotykają się trzy główne ulice. Teraz możesz zapytać o transport w lokalnym sklepie wielobranżowym, przejdź 16.
Poszukać świetlicy wiejskiej 84, zejść do niżej położonej krawędzi lodu i zbadać wschodnią drogę przejść 115, obejrzeć dużą metalową budowlę 57, przyjrzeć się kościołowi 34, udać się na poszukiwanie miejscowych, którzy także mają potrzeby transportowe. Dobra, idziemy do 16. Sklep wielobranżowy znajduje się na rogu przy głównej drodze. Tuż przed tym fragmentem, który zaczyna skręcać na południe. Ekspedientka jest zażywną, wysoką kobietą o mocnych ramionach. Ma na sobie wykrochmalony fartuch. Spogląda surowo na twoją nieznaną jej twarz. Transport dwa razy w tygodniu przejeżdża tędy autobus. Uciekł. Ciężarówka przywozi mi zaopatrzenie co drugi wtorek. Ale będzie tutaj dopiero w przyszłym tygodniu, wzrusza ramionami. Wygląda na to, że Amberhead ceni sobie dystans, który dzieli je od wewnętrznego świata. Masz dość pieniędzy, aby kupić tu jeden czy dwa niezbyt drogie produkty. Zapisz je na karcie badacza. Pamiętaj, że to 1927 rok. W sklepie nie ma żadnej broni, nie licząc zakurzonego noża myśliwskiego, który możesz kupić, jeśli chcesz. No to kupujemy. Nóż myśliwski. No i jaki drugi przedmiot możemy kupić? Nie wiem, nie mam pojęcia. Śrubokręt. Przejdź do 25. Zaczynasz orientować się nieco w topografii Amberhead. Czy masz ochotę poodkrywać nowe miejsca? Możesz wybrać jedną z poniższych możliwości, nie powtarzaj wcześniejszego wyboru. Kiedy zbadasz już wszystkie opcje lub wcześniej, jeśli chcesz przejść dalej, przejdź do 3. Aby zapytać o transport w lokalnym sklepie, to już byliśmy. Aby poszukać świetlicy wiejskiej, przejdź do 84. No to do wiejskiej świetlicy pójdziemy. Zobaczymy, co tam. Świetlica wiejska znajduje się na końcu Salisbury Street. Stoi zwrócona tyłem do klifu. To największy budynek, jaki udało ci się dotąd zobaczyć w Amberhead. Jednak jego drzwi i okiennice są zamknięte. Obchodzisz go dookoła i zaglądasz przez szpary w okiennicach. Widzisz jedno duże pomieszczenie, prawdopodobnie odbywały się tam spotkania społeczności, oraz małą przybudówkę, która pełni rolę biura i archiwum. Jedno z okien jest zamurowane. Przy głównym wejściu nie dostrzegasz informacji o godzinach otwarcia. Pan Winters nie otwiera wczesnym rankiem o tej porze roku, mówi przychodząca kobieta ubrana na szaro. Proszę wrócić po południu. Pytasz, czy w biurze znajduje się telegraf. Nie wiem, wzrusza ramionami. Z kim mielibyśmy się kontaktować? Musisz spróbować. Później idziemy do 25. Aby zejść do niżej położonej krawędzi lądu i zbadać wschodnią drogę, przejdź do 115. No to idziemy do 115. Dobra. Powietrze jest rześkie, a spacer w dół do położonej niżej drogi ożywczy. Zauważasz pola uprawne rozciągające się na nizinach otaczających Amberhead. Pomiędzy polami pasą się zwierzęta, ale nie widzisz wśród nich koni. Czyżby czekała cię dalsza podróż pieszo? Niżej droga omija krawędź brzegu i prowadzi w dół. Znajduje się kilka pojedynczych ruder, które wyglądają na zamieszkałe. Są umiejscowione w znacznych odległościach od siebie. Kiedy przyglądasz się jednej z nich, drzwi otwierają się i wychodzi z nich starszy mężczyzna. Ma na sobie garnitur w opłakanym stanie, na głowę niczym kaptur zarzuca płachtę materiału. Kiedy to robi, dostrzega cię i nieruchomieje. Wykonaj test szczęścia, jeśli zdasz. Przejdź do 127,
Jeśli podniesiesz porażkę, przejdź do 135. Też szczęścia. Moje szczęście to aż 70. Moje szczęście to aż 70, a ja rzuciłem 71. Brawo. 135. Porażka 135. Takie to szczęście. Dziwny mężczyzna zrywa się do biegu i ucieka przed tobą wzdłuż krawędzi klifu. Jego sposób poruszania się jest niezgrabny, ale jego ruchy mają w sobie maniakalną intensywność. Jeśli próbujesz go gonić, przejdź do 150. Jeśli masz lepsze rzeczy do roboty, przejdź do 160. 150. Oho, zbiegasz z drogi i puszczasz się w pogoń, czując jak wysokie trawy czepiają się twoich nóg. Mężczyzna biegnie wzdłuż krawędzi i próbuje cię zgubić, ukrywając się za skałami, na których wiele metrów wyżej spiera się metalowa struktura. Aby dogonić mężczyznę, musisz wykonać test przeciwstawny, test zręczności. Zręczność uciekającego wynosi 38. Osiągnie on trudny sukces w wyniku 19 lub wyższy i ekstremalny sukces przy wyniku 7 i niższy. Wykonaj test zręczności mężczyzny, a następnie test zręczności badacza. Czyli rzucamy za zręczność faceta. No, jemu nie wyszedł. Ma 90. Moja zręczność to 60. 23. Porównaj oba wyniki. Ekstremalny sukces jest lepszy. Jeśli udało ci się wygrać przeciwstawny test, przejdź do 172. Zbliżasz się do mężczyzny, spogląda przez ramię i dostrzega cię, a niech cię rzuca gniewnie i zwalnia. Nie możesz po prostu zostawić mnie w spokoju? Zapewniasz go, że nie masz złych zamiarów. Nie możemy tutaj rozmawiać, mówi krótko. Chodź za mną. 142. Podążasz za mężczyzną i okrążasz wypiętrzenie skalne. Widzisz, jak spogląda w górę, a następnie wchodzi pomiędzy dwa duże głazy i znika. Kiedy przyglądasz się bliżej, dostrzegasz wąskie przejście prowadzące do wnętrza klifu. Jest wystarczająco dużo światła, aby dostrzec malutką, naturalną pieczarę. Jeśli wejdziesz do środka, znajdziesz się nieprzyjemnie blisko tego mężczyzny. Idziesz nadal za nim, jeśli postanawiasz trzymać się z daleka. No i wiem jeszcze, 191. Stąpając ostrożnie, przeciskasz się między skałami i wchodzisz do ukrytej pieczary, prawie uderzając głową w jej sklepienie. Mężczyzna zatrzymuje się pod ścianą i obserwuje cię, dopóki nie podejdziesz bliżej. Gdy to robisz, ściąga materiał odsłaniający jego twarz niczym kaptur. Wykonaj test poczytalności. Jeśli zakończył się porażką, tracisz jeden punkt poczytalności. Moja poczytalność to 60. 10. Zdałem test. Następnie przejdź do 199. Zdałem test poczytalności, więc nie tracę. Część twarzy mężczyzny się zachowała. Jej boczny fragment prowadzący do szczęki, od szczęki do prawego oka, wygląda na pokryty zdrową, choć bladą i pomarszczoną skórą. Jednak lewa strona twarzy to jedna wielka, zaogniona blizna. Powieka oka opada, obciążona bliznowatą tkanką, wyglądającą na poparzenie. Nozdrze zieje otwartą dziurą. Mężczyzna o zniekształconej twarzy przygląda się twojej reakcji swoim jedynym sprawnym okiem. Jestem Arbogast. Arbogast. Zapiszmy. O, jeszcze tej tam mail.
Willard. Willard Arbogast. Zakładam, że nie muszę pytać, co cię sprowadza do Amberhead. Jeśli mówisz, że jesteś tu ze względu na święto, przejdź do 206. Jeśli mówisz, że Silas cię tutaj porzucił, przejdź do 214. No nie będziemy go kłamać. Spuchnięte usta wyginają się lekko w dół. Ten diabli pomiot ma w sobie szczurzą krew. Jego palce zaciskają się w pięści. 221. Arbogast mierzy cię jednookim, ale intensywnym spojrzeniem. Udało ci się mnie znaleźć, co? Pyta, patrząc w sklepienie pieczary. Który z nich ci o mnie powiedział? Zresztą nieważne, to nie ma znaczenia. Prawda jest taka, że boją się tego, co wiem. Nigdy nie zaatakują mnie bezpośrednio. Nie chcą skończyć jak stary Arbogast, mężczyzna chichocze. Wysoki dźwięk wydaje się jeszcze bardziej groteskowy, kiedy wychodzi z tych opuchniętych ust. Nagle jego wzrok staje się zimny i twardy. Amberhead umarło 40 lat temu. Zostało strawione przez ogień, pochłonięte przez same gwiazdy. Starożytne wzniesienie zostało oczyszczone przez morze ognia, a na szczerniałej ziemi powstało nowe życie. Tak właśnie zataczają krąg wszystkie rzeczy. Abanekowie to widzieli. Arbogast wycierano z rękawem. Tylko, że nic z tego się tak naprawdę nie wydarzyło. Płomienie zostały odegnane. Nieunikniona śmierć została oddalona o kolejny rok, a potem następny. A teraz ci tam na górze, mówi, dźgając powietrze w pobliżu sklepienia kościstym palcem, myślą, że są zbawcami tej wioski. Myślą, że mogą przeciwstawić się wielkim przedwiecznym. I jaka tuga! Arbogast potrząsa głową. Wobec dziwnych eonów ich życie znaczy mniej niż mrugnięcie oka. W jego spojrzeniu dostrzegasz nieposkromiony błysk inteligencji, ale podejrzewasz, że Arbogast jest poważnie niezrównoważony. Jeśli coś zmieni jego nastrój, z pewnością nie będzie miał oporów, aby złapać jeden z leżących tu kamieni i wykorzystać go do strzaskania twojej czaszki. No. Aby zapytać Arbogasta o Abenaków, przejdź do 227. Aby zapytać go o wielkich przedwiecznych, przejdź do 237. Aby zapytać go o mieszkańców wioski, przejdź do 245. Aby odejść, póki jeszcze możesz, przejść do 253. Ja sobie napiszę, bo tutaj mamy tę naszą gospodynię. Zapisałem sobie na karcie postaci. Zapytamy się o wielkich przedwiecznych. A co? 237. Na poznaczonej bliznami twarzy Arbogasta maluje się uśmiech wyrażający niezdrowy zachwyt. Wielcy przedwieczni, kroczący powietrze, Cthulhu, pełzający chaos, jak cała reszta, jak insekty rozsiane po całej ziemi. Myślisz, że to, co robisz, ma znaczenie, tak? Że twoje istnienie ma znaczenie? Przecząco kręci głową. Jesteśmy zaledwie kurzem niesionym przez wiatr, pyłem, który dryfuje w ostatnich promieniach słońca. Jesteśmy. Jesteś niczym. Wszyscy jesteśmy niczym. Milknie i kiedy myślisz, że jego kazanie dobiegło końca, porusza się. Tutaj jesteś najbliżej żywego płomienia. Nie przy tej zielonej kolumnie ognia, tak cenionej w Kingsport. Mówię o tym, który poprzedza całe życie na ziemi. Tym, który rozpalał próżnię, gdy nasz świat dopiero się tworzył. Tym, który posiada nieprzebrane zasoby, nieprzebraną cierpliwość. Tym, który wszystko pochłonie. Arbogast przeczesuje włosy dłonią. Po lewej stronie brakuje szerokiego pasma, które zostało zastąpione zbliznowaceniami.
Następnie prostuje się. Możesz dodać na stałe 2 punkty do umiejętności Mity Cthulhu. No proszę bardzo. 2 punkty do umiejętności Mity Cthulhu i już mamy 0,2. Przejdź do 259. 259. Arbogast przystaje w cieniu. Jest tobie coś, czego nie mieli twoi poprzednicy. Może tobie się uda. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, spotkaj się ze mną ponownie po zmroku. O 9:00. Cmentarz po drugiej stronie. Unosi swój kościsty palec. Pilnuj, żeby nikt cię nie śledził, inaczej mnie tam nie będzie. To nie jest dobry moment na ujawnienie się. Arbogast ponownie wyciera nos rękawem. Idź już, obserwują mnie. I wiesz co, przybyszu? Nie próbuj uciekać. Nigdy ci się nie uda. Wychodzisz z pieczary na światło dzienne, mrużąc oczy. To, co powiedział Arbogast, wstrząsnęło tobą do głębi. Oto tajemnica, którą udało ci się odkryć. Znajdziesz w tekście możliwość stawienia się na tym spotkaniu dzisiejszego wieczoru. Wtedy... Jeśli zechcesz spotkać się z Arbogastem, ponownie dodaj 20 do aktualnego numeru paragrafu i przejdź do paragrafu, którego numer uzyskasz. No dobra, to tutaj zapisujemy, że plus 20. Ok, i teraz 160. Wracasz na drogę i ponownie skupiasz się na swoim zadaniu. Jak wydostać się z Amberhead i dotrzeć do OCP? Krawędź urwiska jest dobrym punktem widokowym, z którego możesz zobaczyć, którędy biegnie droga. Wije się ona między wzgórzami, znika w lesie, a po chwili znów się z niego wynurza. Tracisz ją z oczu w okolicy drugiego zalesionego terenu. Szacujesz dystans na co najmniej 9 do 12 km. Nie widzisz żadnych innych osad ani ruchu. Przejdź 25. Dobrze. Dobra, aby obejrzeć dużą metalową budowlę, przejdź do 57. Duża metalowa budowla 57. Idziesz w górę o nazwie The Approach. Najbardziej centralnie położonej z głównych ulic. Prowadzi prosto do dziwnej metalowej konstrukcji. Kiedy wychodzisz z cienia pobliskich budynków, twoim oczom ukazuje się wspaniała panorama rozpościerająca się od północy do południowego wschodu. Ostatnie kolory jesieni pokryły wzgórza matowym złotem. Budowla, przed którą stoisz, została wykonana z zabarwionego na czarno żelaza. Wspiera ona ogromną, łukowato wygiętą platformę znajdującą się na poziomie twojej głowy. Kolejne podpory wiją się do góry, zbiegając w jednym punkcie. Wygląda on, jakby kiedyś był jakiegoś rodzaju rzeźbą, a teraz jest tylko bezkształtna, roztopiona i poskręcana masa, którą ciężko opisać. Mija cię starszy mężczyzna, który przygląda ci się załzawionymi oczami. Nie mam, że na święto, pyta. To stawa świetlna. Kiedy zapalą ją za dwie noce, widać ją będzie 15 km stąd. Kiwa głową z satysfakcją i rusza w twoją stronę. W swoją stronę, wspierając się na lasce. Teraz zauważasz wiązki drewna ułożone przy pobliskich budynkach. Być może święto będzie ciekawym odwróceniem uwagi od twojej niefortunnej sytuacji. Jednak naprawdę spieszno ci wyruszyć w drogę do Arkham. Kiedy tylko będzie to możliwe. O, wykonaj test spostrzegawczości. Jeśli zdasz, przejdź do 69. Moja spostrzegawczość to tylko 60. 001 było. 69.
Odchodząc od żelaznej struktury, zauważasz coś dziwnego w rozmieszczeniu budynków w wiosce. Wszystkie drewniane budowle znajdują się na zachodniej i południowo-zachodniej jej części. Budynki w części wschodniej i północno-wschodniej, najbliżej stawy, są z ciemnej cegły i gliny. Czy oznacza to, że osada rozpoczęła się od stawy, a później rozbudowywała się na zachód? Możesz zaznaczyć kratkę przy umiejętności spostrzegawczość. Oj, dziękuję. I przejdź do 25. Teraz tutaj, aby przyjrzeć się kościołowi 34. Przechodzisz na drugą stronę i zmierzasz w stronę kościoła. Spoglądasz w lewo i widzisz dużą metalową strukturę. Coś w jej usytuowaniu ci nie pasuje. Cofasz się i patrzysz ponownie. No tak, główna ulica Emberhead prowadzi prosto do tej budowli. Wydaje ci się, że to zbyt dokładne ustawienie, aby było przypadkowe. Ruszasz dalej i dochodzisz do cienia rzucanego przez kościół. Budynek jest w kiepskim stanie. Brakuje górnej części wieży, poszarpane pęknięcie w poprzek rozszczepionych desek podkreśla ubytek, a podłoga poniżej jest zapadnięta. Wygląda na to, że brakująca część wypadła przez dach do głównego budynku. Tylko tylna część budowli pozostała nietknięta. Biała farba, która kiedyś pokrywała cały kościół, pożółkła i zaczęła się łuszczyć. Tył budynku wydaje ci się wystarczająco bezpieczny, aby przyjrzeć mu się bliżej. Stare ławki zostały ustawione pod ścianą i obecnie trawi je pleśń. Większość okien jest wybita. Oceniasz, że kościół nie był używany od około 20 lat. Nie ma tutaj nic więcej. Co mogłoby cię zainteresować? Wykonaj test jeździectwa. Możesz wykorzystać kostkę premiową. Rzuć kostką za oznaczającą dziesiątki dwa razy i wybierz niższy wynik. Jeśli test się zakończył sukcesem, przejdź do 46. No dobra, wiem, że się jeździectwo przyda. No niemożliwe, mamy tutaj w zestawie kostki dwie. No to rzucamy. Słuchajcie, moje jeździectwo to 20, a wyszło mi 17,07. Gracie w latach 1920, bierzcie zawsze jeździectwo. Dobra. Musimy tutaj zaznaczyć, bo 69 była do tego i później 34. A teraz wyszedł. Jeśli zakończył się sukcesem, to do 46. Wnętrze pachnie ziemią i rozkładem, jednak wyłapujesz dodatkową nutę w woni tego miejsca, zapach koni. Przeszukując zacieniony kąt, znajdujesz odcisk końskiej podkowy oraz wysuszone odchody. Ten zrujnowany kościół był wykorzystywany jako stajnia i to całkiem niedawno. A więc, gdzie są teraz konie? No. Dobrze, a teraz... aby udać się na poszukiwanie miejscowych, którzy także mają potrzeby transportowe. 96. Niedaleko domu Ledbetterów, o północnej stronie Salisbury Street, znajduje się otwarte podwórze. Rytmiczne uderzenia młota zdają się zapowiadać twoje przybycie. Podwórze jest najbardziej jak dotąd ruchliwym miejscem w Emberhead. Otaczają je warsztaty. Niektóre z nich to ceglane budynki, inne to zaledwie chaty. Kowal przestaje uderzać młotem i wsadza coś z żarzącego się czerwono do wiadra ze zimną wodą. Tkacz podnosi wzrok znad krosna, mruga przez chwilę, spoglądając w twoją stronę, a potem wraca do pracy.
Garncarz, rytownik i stolarz pracują każdy w swojej przestrzeni i dobrotliwie się przekomarzają. Chodzisz pomiędzy rzemieślnikami, zagadujesz o ich pracę. W końcu podnosisz kwestię eksportu. Niektórzy mówią, że zdarza im się czasem przesłać paczki do Silasa, przez Silasa. Część sprzedaje swoje wyroby tylko mieszkańcom wioski. Nie otrzymuje żadnych porad dotyczących alternatywnego środka transportu. Wykonaj test psychologii. Jeśli zdasz, przejdź do 106. A moja psychologia to 70. Jeden z warsztatów jest zamknięty. Kiedy się do niego zbliżasz, wymiana zdań między rzemieślnikami staje się niezręczna, niemalże wymuszona. To ciekawe. Możesz zaznaczyć kratkę przy umiejętności psychologia. To już mam jedno. Teraz 25. Dobra. I tu jest napisane, że jeżeli już wszystko zrobiliśmy, to przechodzimy do 3. Twoje poranne przygody sprawiły, że zachciało ci się jeść. Przeszukujesz ulicę Emberhead w poszukiwaniu posiłku. Nie znajdujesz niczego, co przypominałoby zatłoczone kawiarnie w twoim rodzinnym mieście, ani jakiejkolwiek restauracji. Wygląda na to, że jedyne miejsce, gdzie dostaniesz coś do jedzenia, to sklep wielobranżowy, ale wtedy dostrzegasz May Ledbetter idącą ulicą oraz podążającą tuż za nią dziewczynkę. To pewnie Ruth. Kiedy cię zauważa, wymija matkę i podbiega do ciebie z uśmiechem. To zupełnie inna Ruth niż nieśmiała istotka z poprzedniego wieczoru. Kiedy do ciebie dobiega, zatrzymuje się i wyciąga ręce w górę w geście zwycięstwa. Patrzy ci w oczy, nagle jej uśmiech znika i dziewczynka wygląda na kilka lat starszą. Wyjedź przed świętem, syczy. Wyjedź stąd. Kilka razy zaciska mocno powieki, po czym podbiega z powrotem do matki. May podchodzi, obejmując córkę ramieniem. Uśmiecha się. Jak tam u ciebie? Udało ci się znaleźć transport? Z pewnym zaskoczeniem objaśniasz frustrującą sytuację. Spróbuj u pana Wintersa w świetlicy wiejskiej. Winters. Jeszcze muszę napisać Winters. Pana Wintersa w świetlicy wiejskiej. Zazwyczaj można go tam znaleźć przed południem. Pewnie masz już ochotę coś zjeść. Częstuj się wszystkim, co znajdziesz w domu. Drzwi są otwarte. Spoglądasz na Ruth, która wygląda zza nóg swojej matki. Oczy błagają cię o zachowanie ciszy. Jeśli pytasz o Ruth o to, co powiedziała, przejdź do 9. Jeśli pytasz May o to, co powiedziała Ruth, przejdź do 15. Jeśli nic nie mówisz, przejdź do 22. Niezręczna sytuacja. Przechodzimy do 22. Rozstajesz się z rodziną Ledbetterów i zmierzasz w stronę ich domu. Drzwi otwierają się z łatwością. W niewielkiej kuchni przygotowujesz posiłek z czerstwego chleba i pozostałości gulaszu. Z małego okna rozpościera się widok na góry. Dzisiejszy poranek nauczył cię jednej rzeczy. Ulice Emberhead nie mają zbyt wiele do zaoferowania podróżnym. Jednak nadal masz przed sobą około 5 godzin dnia do zagospodarowania. Możesz wziąć trochę prowiantu oraz kilka niezbędnych rzeczy z bagażu i postarać się dotrzeć przed zmierzchem do kolejnej osady. Możesz też poprosić o radę pana Wintersa. Jeśli przygotowujesz się do wymarszu z miasta, przejdź do 28. Jeśli jednak zamierzasz iść do świetlicy wiejskiej, idź do 11. Nigdzie nie dojdziemy. Idziemy do 11. Zobaczymy, co tam u pana Wintersa. Świetlica wiejska znajduje się przy północnej krawędzi wioski. Aby do niej dotrzesz, idziesz wzdłuż Salisbury Street.
cały czas mając świadomość przytłaczającej obecności czarnej metalowej konstrukcji na końcu drogi. Okiennice w budynku świetlicy są otwarte, a niektóre z okien uchylone. Nie ma kołatki, ale gdy otwierasz frontowe drzwi, słyszysz dźwięk małego dzwonka zawieszonego nad wejściem. Wewnątrz po prawej stronie widzisz solidne drzwi z napisem nieupoważnionym, wstęp wzbroniony. Przejście po lewej prowadzi do jasnego pokoju. Robisz kilka kroków do środka, pod ścianami zostały ustawione ławy, a pomiędzy oknami zamontowano dwie tablice ogłoszeń. Aby przyjrzeć się tablicom, przejdź do 17, aby zapukać do zamkniętych drzwi 24. Myślę, że zobaczymy te tablice. Deski podłogi skrzypią, kiedy przechodzisz przez pomieszczenie. Czujesz lekkie sprężynowanie pod stopami. Może to miejsce jest wykorzystywane jako sala gimnastyczna dla miejscowych dzieci? Jedna z tablic ogłoszeń wydaje się być skierowana do dorosłych mieszkańców, a druga do dzieci. Pierwsza z nich wygląda na zaniedbaną. Znajdują się tam ręcznie napisane ogłoszenia o sprzedaży elementów wyposażenia domu oraz pożółkła notatka z cennikiem telegrafu. Nie ma tu żadnej informacji o święcie. Na tablicy z ogłoszeniami dla dzieci znajduje się tygodniowy harmonogram żłobka oraz rysunki wykonane przez dzieci. Większość z nich jest chaotyczna, ale kolorowa. Na ile możesz to ocenić, przedstawiają one fajerwerki oraz biblijną historię Józefa Egipskiego z Księgi Rodzaju. Jednemu z obrazków brakuje szpilki, wisi do góry nogami. Przedstawia wielkiego ptaka atakującego Amberhead. Oczywiście może to również być wynikiem tego, że młody artysta jeszcze nie opanował subtelności skali. Wykonaj test spostrzegawczości. Jeśli zdasz, przejdź do 30. Jeśli poniesiesz porażkę, 37. Idziemy do 30. Kiedy popołudniowe słońce pada na podłogę, dostrzegasz coś ciekawego. Deski pod oknami są nowsze niż w centralnej części pomieszczenia. Ramy okienne także wydają się być niedawno wymienione. Być może do środka napadał deszcz i przegniłe drewno wymagało wymiany. Teraz możesz zaznaczyć kratkę obok umiejętności spostrzegawczość. Teraz przejdź do 37, czyli byłem 30, 37. Słyszysz za sobą skrzypnięcie drzwi, mężczyzna w średnim wieku w okularach na nosie pojawia się w korytarzu. Czy mogę w czymś pomóc? Wyjaśniasz sugestię Mail at Better. Ach tak, no cóż, nazywam się Clyde Winters. Winters Clyde. Nie jestem pewien, czy będę w stanie pomóc, ale mogę zaproponować kawę. Zazwyczaj pijam ją o tej porze. Wskazuję otwarte drzwi ze swoimi plecami. Wygląda na to, że dobra okazja do rozmowy. Poza tym chętnie się czegoś napijesz. Przejdź do 43. Przechodzisz przez drzwi z napisem nieupoważnionym wstęp zbroniony. Druga część świetlicy różni się wyraźnie od przestrzeni publicznej. Pomieszczenie jest niewielkie, zastawione regałami z książkami i szafkami na dokumenty. W jednym z rogów pokoju znajduje się mały aneks kuchenny i osobna toaleta. Przyglądasz się panu Wintersowi, gdy napełnia maszynkę do kawy. Choć jego włosy są już nieco przerzedzone na czubku głowy, są też wypomadowane i elegancko zaczesane do tyłu. Jego garnitur jest stonowany i dobrze skrojony, nawet jeśli wydaje się nieco staroświecki. Człowiek mniejszego formatu prawdopodobnie poluzowałby muszkę, pracując w samotności, ale nie on. Na biurku pod przeciwległą ścianą zauważasz coś, co wygląda na zestaw telegraficzny. Aby od razu zapytać o telegraf, przejdź 56. Aby nie najpierw nieco pogawędzić z panem Wintersem, przejdź do 49.
9. To może pogawędzimy trochę z panem Wintersem i przejdziemy do 49. Gdy wymieniacie z Wintersem uprzejmości, czajnik zaczyna bulgotać. Jak się tu mieszka, to kompromis. Jest wiele rzeczy w życiu. Mężczyzna spogląda za ciebie w stronę wysokiej półki. Oczywiście przydałby się dostęp do prawdziwej biblioteki, ale znam siebie wystarczająco dobrze, żeby wiedzieć, że jestem tylko dyletantem. A miasta? Jego twarz wykrzywia grymas niesmaku. Za dużo ludzi. Wszyscy dokąd się śpieszą, krzyczą. To miejsce Amberhead jest naprawdę wyjątkowe. I ktoś musi być odpowiedzialny za to, żeby tak zostało. Mój ojciec dbał o to przede mną. A teraz mój obowiązek. Unosi podbródek i prostuje się. Dziś podczas zachodu słońca proszę spojrzeć na krajobraz otaczający wioskę. Mamy tutaj spokój, jesteśmy w połowie drogi do gwiazd. Czyż nie jesteśmy uprzywilejowani? Czy to wszystko nie jest warte trudności, jakie musimy zaakceptować? Spogląda na ciebie w zamyśleniu. Wydaje ci się, że to dobry moment, aby zapytać o telegraf 56. Telegraf. Bardzo cenimy sobie naszą izolację, jednak czasem musimy się z kimś skontaktować. Czy mógłbym wysłać wiadomość? Przykro mi. Linia nie działa od 2 tygodni. Zgłosiłem ten problem, ale oczywiście nikomu nie spieszno do usterek w wiejskiej okolicy. Spodziewam się naprawy pojutrze. Oczywiście rozumiem, jak frustrująca jest ta sytuacja. Autobus powinien tu być za 3 dni, tak? Ale wydaje mi się, że jedzie na zachód. Może znajdziemy jakąś furmankę, może któryś z farmerów mógłby wyjaśniać, że rozpatrywanie wśród mieszkańców nic nie dało. Mam pomysł, mówi Winters, nalewając ci parującej kawy do filiżanki. Aromat ciemnego płynu jest bogaty i intensywny. Kiedy przyjedzie ekipa naprawcza, proponuję ci, aby znaleźli jeszcze jedno miejsce w drodze powrotnej. Czy takie rozwiązanie będzie w porządku? Mogło co prawda zażądać dolara czy 2 za przysługę. Pojutrze? Nie jest to idealne rozwiązanie, ale to właściwie pierwsza realna możliwość, którą ci zaoferowano. Aby podziękować Wintersowi i wyjść, przejdź do 180, aby zapytać o bibliotekę 62. No to już wiemy, że biblioteka. Wspominasz o kilku tomach znajdujących się na półkach i kontemplujesz je. Winters rumieni się z zadowolenia. Oczywiście nie jest to moja prywatna kolekcja. Należy do wioski, mówi. Jednak osobiście wybrałem kilka z ostatnich nabytków. To tak naprawdę biblioteka całej społeczności. Umieściłem na drzwiach tę tabliczkę, żeby ludzie nie wchodzili tutaj podczas spotkań odbywających się w sąsiednim pomieszczeniu. Ale to tak naprawdę przestrzeń publiczna. Przyglądasz się półkom. Dostrzegasz niewielką, ale przyzwoitą kolekcję pozycji dotyczących matematyki i nauk ścisłych. Niezłe zbiory dotyczące historii i sztuk pięknych, a także półkę poświęconą literaturze. W kącie zostało upchniętych kilka niewyszukanych powieści oraz sfatykowanych kopii magazynu Bizarre Tales. Obawiam się, że jakość nie zawsze przekłada się na popularność. Winters uśmiecha się przepraszająco. Aby poświęcić nieco czasu na przejrzenie zbiorów bibliotecznych, przejdź 68. Aby wyjść, dopóki na zewnątrz jest jeszcze jasno, przejdź do 180. Zobaczymy, co tam jeszcze jest. Winters cieszy się, że spędzisz resztę popołudnia, zagłębiając zbiory biblioteczne i oferuje ci proste, ale wygodne krzesło. Masz wystarczająco dużo czasu, aby poszukać informacji na jeden z poniższych tematów. Aby poczytać o historii okolicy, przejdź 74. Poczytać o święcie, przejdź 81. Aby poczytać coś z zakresu nauk ścisłych, przejdź 88. Aby poczytać coś z zakresu weird fiction, przejdź 94.
chyba poczytamy coś o okolicy. Przejdziemy do 74. O. Nie ma tu ani jednej książki dotyczącej historii okolicy, więc musisz poskładać pełny obraz nielicznych specjalistycznych publikacji. Znajdujesz wzmianki o tym, że wzgórze, na którym zbudowano Emberhead, było miejscem czci rdzennego dla tych ziemi plemienia o nazwie Abnaki lub Abenaki, co oznaczało ludzi z krain brzasku. Co roku plemię odbywało podróż na wzgórze, gdy liście zyskiwały najgłębszy z odcieni zachodu słońca. W tekście są także odniesienia do rytuałów słońca odprawianych w tej okolicy, ale nie są one poparte wiarygodnymi źródłami. W regionie tym toczyły się walki podczas wojny króla Jerzego, a w 1746 roku brytyjskie siły kolonialne odpowiedziały atakiem na najazd konfederacji w Abenaki, do której należeli Abenakowie. Ludzie króla nie mieli litości, więc tylko nieliczna grupa rdzennych mieszkańców przetrwała i została na stałe wypędzona z tych terenów. Nie znajdujesz potwierdzonej daty powstania samego Emberhead, jednak w tekście są wzmianki dotyczące osadników na wzgórzu niedługo po wojnie o niepodległość. Teraz 99. No to mamy historię. Nadchodzi wieczór. Nie udało ci się jeszcze skończyć lektury, kiedy Winter spogląda przez okno i wstaje. Chrząka znacząco. Wykonaj test majętności. Jeśli zdasz, przejdź 111. Jeśli poniesiesz porażkę, przejdź 105. Moja majętność to tylko 20. Zobaczymy. 0,2. 111. Muszę wyjść na pół godziny. Przejmij proszę obowiązki bibliotekarza na ten czas, mówi z uśmiechem. Nie wypożyczaj książek osobom bez ważnej karty bibliotecznej. Dziękujesz Wintersowi za zaufanie i przez jakiś czas kontynuujesz lekturę. Gdy zaczyna się ściemniać, zaczynasz ziewać, pewnie przez lekki zaduch panujący w pomieszczeniu. Może to pora na zmianę tematyki tekstów, które czytasz. Wykonaj test postrzegawczości. No to wykonujemy test spostrzegawczości. Spostrzegawczości miałem 60, czyli jest 56, to zdane. 118. Przeglądając zawartość półek, próbujesz przesunąć na bok trzy tomy gramatyki ogólnej języków ludzi obszaru Andów, autorstwa Whipula. Nie dają się ruszyć, a kiedy przeglądasz im się bliżej, zauważasz, że są sklejone i przymocowane do ściany. Czy jest to jakiś dyskretny sposób wzmocnienia półek? Słyszysz kroki w korytarzu i instynktownie odsuwasz się od tego ciekawego odkrycia. Możesz zaznaczyć kratkę. Dobra. 124. Drzwi otwierają się i Winters wchodzi do biblioteki. Jego twarz rozjaśnia subtelny, ale pełen satysfakcji uśmiech. Jego wzrok skupia się na twojej osobie stojącej przy półkach. Czyżby nasze zbiory okazały się niewystarczające? Oczywiście akceptujemy darowizny, rzuca z uśmiechem. Obawiam się, że muszę już zamykać. Opuszczasz budynek razem z Wintersem i czekasz, aż wszystko pozamyka. Dziękujesz mu za kawę i umożliwienie dostępu do biblioteki. Znika, odchodząc w dół Salisbury Street, przejdź do 180. Gdy zaczyna się ściemniać, wracasz do domu Ledbetterów, jesz lekką kolację. May jest wyjątkowo małomówna. Podczas posiłku oczy Ruth kilkukrotnie spotykają się z twoim spojrzeniem. Wyczuwasz pewien pośpiech, którego nie potrafisz zinterpretować. Potem May wysyła dziewczynkę do ich pokoju. Minął tylko jeden dzień w Emberhead, a ty już czujesz, jak bardzo ogranicza cię to miejsce. Zarówno geograficznie, jak i społecznie.
Wieczór nie ma Ci zbyt wiele do zaoferowania. Aby wybrać się na obserwację gwiazd, przejdź do 131. Aby spróbować porozmawiać z Ruth, przejdź do 138. Jeśli masz zaplanowane spotkanie, to właśnie teraz możesz się do niego udać. O, czyli 180, a my tutaj dodajemy 20, czyli 200. Arbogasta nie ma na umówionym miejscu. Dajesz mu jeszcze 10 minut, ale się nie pojawia. Przeklinasz w duchu starego dziwaka i zbierasz się do domu Maj. Psst! Za drzwi wysuwa się dłoń, która zaciska się na twoim ramieniu, aż podskakujesz na widok tej półtwarzy, ledwie dostrzegalnej w świetle gwiazd. Jeden z nich jest blisko, szepcze. Obserwuj mnie, chodź za mną. 169. Arbogast prowadzi cię ulicami wioski, przemykając pomiędzy domami. Metalowa budowa majaczy na końcu drogi. Teraz jest spokojna, ale jutrzejszej nocy stawa obudzi się do życia. Arbogast wprowadza cię do niewielkiej altanki za lokalną szkołą. Spogląda na ciebie i siada. Znów czujesz się niezręcznie w pobliżu tego pełnego blizn oblicza. Jedna z opadających powiek podnosi się. Nie masz zbyt wiele czasu, zrozum to. Byłem przekaźnikiem, tłumaczem, zanim pojawił się ten głupiec Winter ze swoimi wymyślonymi słowami. To, co przychodzi do Emberhead, nie dba o słowa, a ci idioci myślą, że to rytuał ofiarny, spluwa na trawę. To rytuał przejęcia kontroli. Znają słowa, ale nie są w stanie pojąć sił, które wzywają. Pociąga nosem i odchyla się do tyłu. Nie masz czasu na więcej pytań. Nauczę cię, jak to zakończyć w chwili, kiedy już wszystko będzie stracone. Możesz przywrócić to wzgórze ziemi, przywrócić je śmierci, która nadeszła 40 lat temu. Sam próbowałem to zrobić, ale pochyla głowę. Nie umiem już odpowiednio się skoncentrować. Zaśpiew jest prosty, mogę cię go nauczyć, ale musisz wykonać go z klarownością umysłu, której mi brakuje już od wielu lat. Jeśli chcesz nauczyć się dziwnego zaśpiewu, 175, jeśli masz już dość Arbogasta, 182. Uczymy się. 175. Masz poczucie odrealnienia, kiedy siedzisz nocą na szczycie klifu za szkołą i uczysz się na pamięć ze śpiewu tego szaleńca. Arbogast, ucząc cię, starannie dzieli go na części. Spogląda w niebo. Teraz nie zadziała. Chmura zakrywa gwiazdę. Jednak ciągle uważa, żeby nie wypowiedzieć całej formuły naraz. Ma ona rytmiczny początek i różne ozdobniki, ale przewodni motyw jest powtórzony trzykrotnie. Plunguj mglgnat ktuga forma lut ngagana gdgagn jak tuga. Po pewnym czasie Arbogast przysłuchuje się twojemu wykonaniu i kiwa głową. Czyli dobrze to zrobiłem, skoro on kiwa głową. Zapamiętaj każdy dźwięk, ale nigdy ich nie wyśpiewuj, jeśli masz jeszcze coś do załatwienia na ziemi. Oto tajemnica, którą udało ci się odkryć. Jeśli kiedyś będziesz na tyle w desperackiej sytuacji, aby spróbować wykorzystać zaśpiew Arbogasta, znajdziesz w tekście taką możliwość. Wtedy, jeśli zechcesz to zrobić, dodaj 10 do numeru paragrafu, w którym będziesz i przejdź do paragrafu o tym numerze. Czyli tutaj piszemy plus 10. Więc tak ta gra działa. Arbogast odchyla się do tyłu. Zaśpiew sprawi, że staniesz się jednością z żywym. 188. Z ciemności wypada czarny kształt. Obejmuje ramieniem szyję Arbogasta i odciąga go do tyłu, wyciągając go z altany. Ten łapie zatrzymającego go ramię i wierzga nogami w powietrzu. Dostrzegasz błysk długiego ostrza w świetle księżyca. Wykonaj test uniku. Połowa zręczności. 30.
13. U Jezu. Jeśli zdasz 195. Druga postać zamachuje się na ciebie jakąś bronią obuchową. Odpychasz ją i wybiegasz w poszukiwaniu lepszej pozycji do obrony. Twoją uwagę przykuwa bulgot. Arbogast trzyma dłoń przyciśniętą do szyi. Z pomiędzy jego palców i ust płynie krew. Napastnik uderza ponownie. Mokre ostrze przecina nadgarstek Arbogasta, po czym zagłębia się w jego szyi. Zaczynasz dostrzegać twarze podłe, twarze umazane jakąś smolistą substancją, z oczami płonącymi nienawiścią. Arbogast odpycha napastnika, robiąc niepewnie kilka kroków w tył. Z jego ręki sączy się jeszcze więcej krwi. Stary, okaleczony człowiek ma silną wolę. Mocno stawia stopy na ziemi i unosi rękę. Wykonaj test poczytalności. Moja poczytalność to ile to było? 60. 38. Jeśli zakończył się sukcesem, przejdź do 210. Arbogast wrzeszczy. To zduszony, mokry dźwięk. Wyciąga przed siebie dłoń, a jego wykrzywione palce układają się w dziwny gest. Ogień bucha z ziemi u jego stóp, tworząc rozdrganą niebieską falę. Następnie tak, jakby zapalała się rozlana benzyna, podąża prostą linią w stronę każdego z napastników. Głodne płomienie ogarniają ich ubrania. Mężczyźni krzyczą, jak ogień dosięga ich ciał. Arbogast upada na jedno kolano. Jego twarz wygląda blado w świetle ognia. Głowę zawiesił do przodu. Nawet kiedy jego rękę przyszywa dreszcz, jego oczy pozostaną rozpalone niewzruszoną siłą woli. Pozostają. Napastnicy krzyczą, rozbiegają się w różne strony, a odblaski upiornego ognia grają na budynkach, kiedy je mijają. Zostawiają ze sobą obrzydliwy odór palonego mięsa. Drobne ogniki tańczą na trawie jeszcze przez kilka sekund, a potem znikają. Arbogast upada. 236. Krew płynąca z ran na szyi Arbogasta zmieniła się w cienką stróżkę. Jego oddech jest płytki i urywany. Widzisz, że sytuacja jest beznadziejna. Jego oczy mrugają, a potem zamykają się, gdy uchodzi z niego życie. Odczekujesz chwilę, chcąc okazać szacunek. Jednak napastnicy mogą tu wrócić. Komu w tej wiosce możesz zaufać? Aby przyprowadzić tu May, przejść do 242. Aby wrócić do domu Ledbetterów i nie pisnąć słowa o całej sytuacji, przejść do 157. I właśnie chyba tak zrobię, bo co ta May może zrobić niby? Znajome wnętrze pokoju gościnnego zdaje się być cieśniejsze niż kiedykolwiek. Porządnie zasłane łóżko, mała szafa, lustro toaletowe wydają się być elementami wyposażenia więziennej celi. Czemu nadal jesteś w Emberheart? Twoje nowe życie jest gdzie indziej. Kładziesz się na łóżku, bezwiednie wpatrujesz się w małe pęknięcie w suficie, przypominasz sobie wszystkie wydarzenia dnia dzisiejszego i myślisz o tych drobnych detalach, które udało ci się dostrzec. Czuję zmęczenie ze względu na wysokość, na której się znajdujesz, i świeże powietrze, ale czy nadal czujesz się tu bezpiecznie? Jeśli pozwalasz sobie na sen, przejdź do 224. Jeśli starasz się nie zasnąć, 230. No, nie staram się nie zasnąć. 230. Dopada cię senność. Mrugasz, aby ją odegnać, i siadasz na łóżko. Starasz się przemyśleć swoją sytuację. Wszystko w Emberheart wydaje się powstrzymać cię od wyjazdu. Być może musisz po prostu wyruszyć o świcie i iść tak szybko, jak zdołasz, aby dojść jak najdalej. Zawsze możesz wrócić po swoje rzeczy, a jeśli nawet je stracisz, to przecież nie ma wśród nich nic tak cennego, żeby nie dało się tego zastąpić. Twoją uwagę przykuwa ciche skrzypnięcie z drugiej strony pokoju.
Widzisz powoli, niemalże bezgłośnie obracającą się gałkę klamki. Aby chwycić ją i gwałtownie otworzyć drzwi, przejdź do 248. Aby udawać, że śpisz, przejdź do 254. O nie. Rzucamy się na klamkę. Drzwi stoją otworem. Gotujesz się do konfrontacji. May stoi po drugiej stronie, owinięta w szlafrok. Odsuwa się do tyłu, zaniepokojona. Wydawało mi się, że coś cię trapi, mówi jąkając się. Chciałam sprawdzić, czy wszystko z tobą w porządku. Zapewniasz May, że jesteś w dobrym zdrowiu i patrzysz, jak wraca do swojej sypialni. Kiedy drzwi zamykają się za nią, pożyczasz z kuchni krzesło, aby podstawić je pod klamkę swoich drzwi. Być może ten rodzaj barykady pozwoli ci na kilka godzin wypoczynku. 58. No, dobry pomysł. Budzisz się, słysząc odgłosy kroków na ulicy. Nocny wypoczynek sprawił, że znajdujesz w sobie nowe pokłady determinacji. Dziś zamierzasz stawić czoło Amber Heard na własnych warunkach. Jeśli twoja postać otrzyma obrażenia, możesz... Jeden, ale nie otrzymaliśmy żadnych obrażeń na razie. Mam nadzieję, że tak zostanie. Kuchnia Ledbetterów jest pusta, ale May zostawiła na wierzchu chleb i jajka, które mają być twoim śniadaniem. Znajdujesz też notatkę, w której napisała, że wyszła z Ruth na kilka godzin. Jeśli wczorajszego wieczoru nie ominął cię udział w walce i chcesz dowiedzieć się, jakie miała konsekwencje, przejdź do 70. W przeciwnym wypadku do 78. No oczywiście walczyliśmy. Odczuwasz niepokój, kiedy zbliżasz się do miejsca, gdzie Arbogast i ty zostaliście wczoraj zaatakowani. Twoje wspomnienia dotyczące zajścia są mgliste, ale w pamięć zapadły ci jeden czy dwa sugestywne obrazy. Najpierw wydaje ci się, że nie ma tutaj nic ciekawego. Żadnej porzuconej broni czy nieprzytomnych osób. Kiedy jednak przyglądasz się bliżej, dostrzegasz pokryte czymś lepkim i zakrzepłym oraz poczerniałe linie w trawie. Gdyby wioska miała posterunek policji, można by tam zgłosić całe zajście, jednak coś ci mówi, że wydarzenia, które miały miejsce, przekraczały kompetencje zwykłych służb. Przejdź 78. Robisz spokojny obchód po wiosce, przystając w miejscach, gdzie nie zwracasz na siebie uwagi, aby poobserwować mieszkańców. Jest dość tłoczno, jak na tak wczesny poranek. Ziewający miejscowi chodzą tam i z powrotem, nosząc wiązki porąbanego drewna na opał do miejsca, które nazywają tu stawą. Widzisz dwie postacie, które krzątają się na budowli i układają drewno. Świąteczne ognisko będzie imponujące. Czy jednak zamierzasz zostać, aby je zobaczyć? Podejrzewasz już, że coś tu jest nie w porządku. Gdy mieszkańcy są zajęci, możesz spróbować przeprowadzić swoje potajemne śledztwo albo po prostu opuścić wioskę bez oglądania się za siebie. Możesz teraz przeszukać sypialnię May Ledbetter 83, w pojedynku udać się do świetlicy wiejskiej 126, przyjrzeć się bliżej podwórzu z warsztatami 219, podejrzeć przygotowania na stawie 29, udać się w kierunku wschodniej drogi i opuścić to miejsce na dobre, przejść do 7. Myślę, że pójdziemy do 83. Nie ufasz May Ledbetter pomimo jej gościnności. Wracasz do jej domu, nie próbując tego ukrywać. Nie bardzo masz gdzie się podziać. Wewnątrz nadal nikogo nie ma. Pukasz do drzwi sypialni i czekasz. Cisza. Otwierasz je. Ta sypialnia stanowi kontrast dla twojego uporządkowanego pokoju. Brudne ubrania walają się w stosach na podłodze. Na nierówno rozłożonej narzucie leżą podręczniki szkolne i tanie powieści. Zauważasz sfatygowaną lalkę porzuconą przy łóżku. Wykonaj test spostrzegawczości. Jeśli zdasz, przejdź do 95. Przypominam, że moja spostrzegawczość to 60. No, 0,6.
95. Zauważasz na podłodze ślady zarysowań powstałe od nóg łóżka. Z pewnym wysiłkiem przesuwasz mebel na bok. Pod spodem znajduje się dywan, a pod nim klapa w podłodze. Otwierasz ją. Ciemna przestrzeń poniżej to jakieś piwniczne pomieszczenie. Aby zejść na dół 114, aby zostawić tę sprawę w spokoju 120. 114. Światło słoneczne ledwie tutaj dociera, więc niewiele dostrzegasz, jednak rozgrzana latarnia w ciągu dnia mogłaby być podejrzana. Przyciskasz się przez otwór w podłodze i rozglądasz dookoła. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że May trzyma tutaj swoje niepotrzebne rzeczy, ponieważ dostrzegasz mnóstwo pudełek ustawionych jedno na drugim w niezbyt stabilnych stosach. Kilka sekund zajmuje ci uświadomienie sobie, że to podróżne kufry i walizki. Jest ich około 20. Ze zgrozą uświadamiasz sobie, co to może oznaczać. Jednak zachowujesz na tyle kontroli, aby sprawdzić etykiety adresowe. Zanim przestajesz, doliczasz się 8 czy 9 różnych nazwisk. Wdrapujesz się z powrotem do sypialni, zamykasz klapę drżącymi rękami i przesuwasz łóżko na miejsce przejść do 120. Czujesz pogłębiający się niepokój dotyczący Amber Heard i tego szczególnego dnia. Jeśli eksploracja co najmniej trzech z poniższych opcji jest już za tobą, przejdź do 98. No na razie mamy pierwszą, czyli przeszukaliśmy sypialnię. W pojedynkę udajemy się do świetlicy wiejskiej, patrz 126. Przemykając z dala od głównych ulic, omijasz północne klify i przechodzisz do tyłu świetlicy. Znajduje się ona stosunkowo blisko stawy, więc nie będziesz w stanie niepostrzeżenie skorzystać z drzwi wejściowych. Sprawdzasz okna, jedno z nich od wschodniej strony, naprzeciw stawy, jest zamurowane. Okiennica okna położonego najbardziej na zachód jest obluzowana. Udaje ci się otworzyć okno i wśliznąć do środka, zamykając za sobą okiennicę. Lądujesz w pokoju zebrań. Ostrożnie przechodzisz przez niego, przecinając przyćmione smugi światła i nasłuchując podekscytowanych rozmów mieszkańców na zewnątrz. Na drzwiach przed tobą znajduje się napis nieupoważnionym, wstęp zbroniony. Nie słyszysz żadnego odgłosu z drugiej strony, łapiesz za klamkę i powoli ją przekręcasz. Przejdź do 133. Pokój jest wypełniony regałami i książkami. W jednym z rogów pomieszczenia znajduje się mały aneks kuchenny i osobna toaleta. Szybki rzut oka na resztę pokoju nie ujawnia nic niezwykłego, więc zawracasz w stronę regałów. Niewielka ilość światła utrudnia odczytanie tytułów na grzbietach książek. Czy jest tutaj coś użytecznego? Wykonaj test spostrzegawczości. Jeśli ta półka była już wcześniej obiektem twojej obserwacji, była, możesz otrzymać kość premiową. Jeśli potrzebujesz pomocy, nie, ale gdzieś tutaj. No dobrze, moja spostrzegawczość to 60. Na tym by nie wyszło, ale tutaj 49. Także wychodzi. Przechodzimy do... Jeśli potrzebujesz, jeśli poniesiesz porażkę, jeśli zdasz też 147. Oglądasz grzbiety książek, kiedy zauważasz, jak blisko północnego okna znajduje się ten regał. Z wewnątrz wydawało się, że pomiędzy krawędzią okna a ścianą jest jeszcze metr czy półtora przestrzeni. Regał zakrywa ścianę od wschodu, tę z zamurowanym oknem. Gdy przyglądasz mu się bliżej, zauważasz zmyślne ustawienie futerałów na książki, które są fizycznie przymocowane do półek. Kiedy przesuwasz je w lewo, cały regał z książkami odchyla się niczym uchylone drzwi. Niczym uchylne drzwi. Gwar dochodzący od stawy wydaje się przybierać na sile. Zdrygasz się na dźwięk każdej rozmowy, która odbywa się zbyt blisko drzwi budynku. Jesteśmy tutaj.
Patrzę. Aby zbadać, co znajduje się za regałem, przejdź do 153. Aby zamknąć ukryte przejście i uciec, póki możesz, przejść do 120. 153. Mrużysz oczy, wypatrując się w ciemność za regałem. To niewielka wnęka, w której mieści się jedna osoba. Po obu jej stronach znajdują się ukryte półki. W tym świetle nie jesteś w stanie odczytać tytułów książek, które się na nich znajdują. Aby zaryzykować uchylenie jednego z okien od strony klifu, przejdź do 165. Tak też zrobimy. Do pomieszczenia wpada wystarczająco dużo światła, by odczytać tytuły na grzbietach książek. Zawartość wnęki zdecydowanie różni się od oficjalnych zbiorów bibliotecznych. Przechowywane tutaj książki są znacznie starsze, niektóre to rękopisy, a wiele z nich zostało napisanych w językach, których nie poznajesz. Nawet tydzień nie wystarczyłby na przejrzenie wszystkich znajdujących się tu niezwykłych woluminów. Wykorzystaj test korzystania z bibliotek. Jeśli zdasz, przejdź do 77. Moje korzystanie z bibliotek to 60. 35. Jeśli podniesiesz porażkę, jeśli poniesiesz dobrze, to 177. Dobra. Większość tekstów jest dla Ciebie zbyt niejasna, aby zrozumieć je bez dłuższego pobytu w dobrze zaopatrzonej bibliotece. Księga, która przykuwa Twoją uwagę, to wolumin w ciężkim futerale z wtłoczonym ciemno z czerwonym trójkątem. Jego strony zostały zapisane koślawym pismem, ale jest ono na tyle czytelne, że z pewnym wysiłkiem jesteś w stanie je odczytać. Tom zdaje się być jednym z serii 7 omawiających poszczególne pierwiastki i związki chemiczne. Trzy pierwsze, siarka, rtęć i sól, zostały dodane do 4 klasycznych żywiołów. Ten tom jest poświęcony ogniowi. Gdy go przeglądasz, dostrzegasz diagramy astronomiczne, symbole alchemiczne, odniesienia do Dantego i rozważania na temat natury potępienia. Bliżej końca znajduje się opis obrzędów ognia i transkrypcja dwóch kluczowych rytuałów: wezwanie niebiańskich płomieni oraz władanie niebiańskimi płomieniami. Możesz zapamiętać jedno z nich, ale zajmie to trochę czasu. Czy to wszystko to jedna wielka bzdura, czy warto podjąć ryzyko, że ktoś cię tu odkryje? Możesz zaznaczyć kratkę przy umiejętności korzystania z bibliotek. Aby zapamiętać wezwanie niebiańskich płomieni, przejdź do 197. Aby zapamiętać władanie niebiańskimi płomieniami, do 202. Jeśli wydaje ci się, że wystarczająco długo kusisz los, odkładasz wolumin na półkę i wychodzisz z budynku, przejdź do 120. Dobrze, nauczmy się. Oho. Trzeba korzystać z kolejnej tej strony. 202 to będzie władanie niebiańskimi płomieniami. Wiecie, o czym myślę? Władanie niebiańskimi płomieniami. Myślę tak, że nauczymy się władać niebiańskimi płomieniami, albo najlepiej, żebyśmy w ogóle nie musieli tego używać. 202. Próbujesz wyryć w pamięci słowa władania niebiańskimi płomieniami. Tekst jest pełen dziwnych znaków i możesz tylko domyślać się ich wymowy. No, pełny zaśpiew zajmuje około 20 sekund. W komentarzu zamieszczono pewne instrukcje. Nie odwracaj swych oczu od ognia, pomimo że od gorąca będą pełne łez. Takuż oddaj swe serce i umyśl ścieżce, którą podążać zamierzesz, ażeby nie zawahać się podczas próby. Oto tajemnica, którą udało ci się odkryć. Jeśli kiedyś znajdziesz się w odpowiedniej sytuacji, aby wykorzystać ten zaśpiew, znajdziesz w
tekście taką możliwość. Wtedy, jeśli chcesz wykorzystać rytuał, dodaj 50 do aktualnego numeru paragrafu i przejdź do paragrafu, którego numer uzyskasz. No dobra. Napiszemy, że plus 50. Teraz przejdź do 207. Choć kusi cię, aby zabrać księgę ze sobą, jest zbyt duża, aby ją ukryć. Odkładasz ją z powrotem na półkę i przesuwasz regał na swoje miejsce. Niemal od razu słyszysz zgrzytanie klucza w zamku drzwi wejściowych do świetlicy. Biegniesz w stronę otwartego okna. Wykonaj test zręczności. Jeśli zdasz, przejdź do 213. Jeśli poniesiesz porażkę, przejdź do 190. U mnie zręczność to 60. 52. Czyli do... Idziemy do 213. Udało się. Całe szczęście chyba. Z niesamowitą szybkością rzucasz się przez główne pomieszczenie budynku. Kiedy słyszysz otwierające się drzwi, wyskakujesz przez otwarte okno. Nie masz już czasu zatrzeć śladów swojego wtargnięcia. Jednak wydaje ci się, że nikt cię nie dostrzegł. 120. Dobra. No i teraz możemy przyjrzeć się bliżej podwórzu z warsztatami. Albo podejrzeć przygotowania na stawie. Nie, idziemy do 219. I to będzie ostatnie. A później będziemy musieli już się skierować do paragrafu 98. Teraz 219. Podchodzisz od tyłu do budynków na północno-zachodnim krańcu Amberhead. O tej przedpołudniowej porze spodziewasz się znaleźć pracujących rzemieślników na podwórzu, ale wszystkie stoły warsztatowe i kodowadła stoją opuszczone. Twoje kroki odbijają się echem od otaczających podwórze ścian. Jeden z warsztatów jest zamknięty na kłódkę. Zaglądasz do niego przez szpary przy łączeniach deszek, ale nic nie jesteś w stanie dostrzec wewnątrz. Aby spróbować otworzyć kłódkę, 225, aby siłą wyłamać się do warsztatu, aby, no to tak, pewnie ślusarstwo, ja mam ślusarstwo oczywiście wybrane na 02, czyli na pewno mi się nie uda, więc będziemy próbować włamać się do warsztatu, znaczy otworzyć kłódkę na pewno się nie damy, a włamać? 232. Oglądasz warsztat z każdej strony. Jest dobrze zbudowany, ale drewno zostało osłabione przez wiele lat deszczu i słońca. Może uda ci się jednym uderzeniem wyłamać drzwi, ale musisz włożyć w to całą swoją siłę, żeby udało się za pierwszym razem. Wykonaj test S. Siły test mam 50. 35. Udało się. Jeśli zdasz, 240... 4. Otwierasz drzwi i wchodzisz do warsztatu. Czujesz chłodne powietrze owiewające ci twarz i widzisz światło przesączające się przez dach. Na środku pomieszczenia znajduje się podniesiona, lekko nachylona płyta. Wgłębienie poniżej sugeruje, że coś tam jest. Może misa? Pod najdalszą ścianą majączą jakieś leżące kształty pokryte czerwoną tkaniną. Wyglądają bardzo ludzko. Aby zbadać sprawę dalej, przejdź do 250. Jeśli nie chcesz wiedzieć nic więcej, 120. I tak sobie właśnie teraz myślę, że przecież my jesteśmy zwykłym antykwariuszem. Jeżeli coś wygląda bardzo ludzko, leży i się nie rusza, to idziemy stąd. Jestem przekonany o tym. Jeśli eksploracja co najmniej trzech z poniższych opcji jest już za tobą, przejdź do 98. No to 98. Zastanawiasz się nad swoim kolejnym ruchem. Kiedy zauważysz, że jeden z mieszkańców wioski, łysy mężczyzna z uszkodzonym uchem, intensywnie ci się przygląda.
Instynktownie podążasz w przeciwnym kierunku, potem dostrzegasz kolejnych przed tobą i po bokach. Oho, nerwowego nastolatka, matronę o złym spojrzeniu, mężczyznę dzierżącego w ręce pałkę. Nie gapią się na ciebie tak otwarcie jak pierwszy z nich, ale na pewno cię obserwują i zbliżają się do ciebie. Nie masz szans poradzić sobie z całą czwórką naraz. Aby spróbować zgubić ich między budynkami, przejdź do 158. Aby przed nimi uciekać, przejdź do 164. Mhm. 98. 64. Uciekam. Nie. 164. Ci ludzie znają swoją wioskę lepiej niż ty. Wybierasz największą przestrzeń między nimi i ruszasz w tamtym kierunku. Zaczynają cię gonić. Biegniesz w kierunku południowej drogi, kiedy się do niej zbliżasz, dostrzegasz czterech mieszkańców wioski, którzy stoją na środku drogi. Od razu widać, że trzymają tu straż. Niemalże bez tchu skręcasz w stronę częściowo zrujnowanego kościoła. Ślizgujesz się do środka budynku przez rozbite okno i chowasz się za starymi deskami pokrywającymi całe wnętrze, próbując przedostać się w stronę drzwi po drugiej stronie. Drzwi wydają się być w całkiem dobrym stanie, są trochę zapleśniałe i zamknięte na klucz. Dwóch z twoich prześladowców wchodzi przez okno kościoła, a pozostała dwójka korzysta z głównego wejścia. Poddaj się, mówi jeden z mężczyzn, uderzając pałką w swoją dłoń. Będzie lepiej, jeśli pójdziesz po dobroci. Zbliżają się do ciebie. Nie masz zbyt wielu możliwości, aby oddać się w ich ręce. Przejdź 108. Aby spróbować zawalić na nich część dachu, przejdź 176. Będziemy próbować zawalić 176. To już nie są przelewki. Kiedy już rozglądasz się w poszukiwaniu słabego punktu, wiesz, że ten plan jest szalony. Mniej niż dwa dni temu czekała na ciebie nowa praca, autobus wiózł cię w jej kierunku, a teraz próbujesz zburzyć kościół, w którym się znajdujesz. W jednym miejscu, gdzie dach jest częściowo zawalony, dostrzegasz drewniany słup, który jest już lekko wygięty. Włók. Chwytasz jakiś kawałek żelaznej konstrukcji. Wykonaj. Oho. Trudny test siły. Jeśli zdasz, przejdź do 189. Jeśli poniesiesz porażkę, przejdź do 183. Trudny test siły przy 50. To jest 10. Także 10 albo mniej. Uwaga. 68. Trudny test siły, nie zdałem. Jeśli poniesiesz porażkę, 183. Uderzasz z całej siły w słup. Mieszkańcy wioski odsuwają się zaniepokojeni, ale po chwili oddychają z ulgą, widząc, że twoje działania nie przyniosły żadnego skutku. Przypierają cię do jednej ze ścian. Przez kilka sekund w desperacji wymachujesz swoją improwizowaną bronią. Ale szybko cię przekonują, wyrywają ci ją z rąk. Przejdź do 108. Znikające światło, które wpada przez wąskie okno, mówi ci, że popołudnie zmienia się powoli w wieczór. Twoje ręce są skute za plecami, więc nie możesz nawet położyć się położyć na prymitywnym łóżku. Kobieta, której nie znasz, wchodzi do pomieszczenia, jej twarz jest pokryta zmarszczkami, a jej oczy zmatowiałe. Nie szuka nimi twojego spojrzenia, ale podstawia ci do ust kubek. Aby przyjąć napój, 104, aby odmówić przyjęcia napoju, 113. Tam na pewno był trudny test, tak? No nie, odmawiamy, 113. Odwracasz twarz, a kobieta ponownie próbuje cię napoić. Wytrącasz jej kubek z rąk bokiem głowy. Po drodze rozlewa się przezroczysty płyn.
Kobieta wzrusza ramionami i odwraca się do wyjścia. Krzyczysz za nią, ale nie doczekujesz się żadnej reakcji. Wkrótce zaczynasz odczuwać pragnienie. Przejdź do 205. Gdy na zewnątrz robi się coraz ciemniej, twoje małe więzienie także pogrąża się w mroku. Słyszysz, że dookoła budynku dużo się dzieje. Co jakiś czas obok okna przesuwa się pomarańczowa poświata. Jedyną wygodną pozycją w kajdanach wydaje się być siedzenie w oparciu o koniec łóżka, z rękami zwisającymi z tyłu. Musisz się skoncentrować i wymyślić jakiś plan. Nie masz szans wyswobodzić się z więzów. Nie wiesz, czego dokładnie twoi prześladowcy od ciebie oczekują, ale nie możesz zignorować faktu, że spędzili cały dzień budując ogromne ognisko. Przejdź do 27. Słyszysz skrzypienie otwieranych drzwi, co wyrywa cię z zamyślenia. Pomarańczowe światło płonących pochodni trzymanych w progu zalewa wnętrze domu. Dwóch postawnych mieszkańców wioski wchodzi do środka i podnosi cię. Przynajmniej zakładasz, że to mieszkańcy. Mają na sobie ciężkie czarne płaszcze, a ich twarze i ręce są całe pomalowane na czarno, nie licząc czerwonego trójkąta, w którego środku znajduje się lewe oko każdego z nich. Tak samo jak na okładce książki. Próbujesz zapierać się nogami, ale biorą cię pod ramiona i podnoszą z łóżka. Wydaje się, że cała wioska zebrała się na zewnątrz, aby zobaczyć, jak wychodzisz. Wszyscy mają zaczerwienione twarze i takie same czerwone trójkąty. Pochodnie skwierczą i sypią iskrami. Stawiasz opór, ale zdaje się, że sobie sprawę z tego, że to nie ma sensu. Prowadzą cię na główną ulicę i obracają w stronę stawy. Przejdź do 117. Procesja idąca ulicą The Approach jest powolna i ma formalny charakter, poza momentami, kiedy wyczuwasz słabość i starasz się wyrwać swoim porywaczom. Przebiega cię dreszcz, gdy zauważasz trzy ludzkie kształty obleczone w czerwony materiał niesione przed tobą. Aha, to co widzieliśmy. Stawa staje się coraz większa i jej przerażająca sylwetka przypomina czarny trójkąt wrócony w stronę gwiazd. Postacie w ciężkich szatach wydają z siebie niski, monotonny dźwięk. Mimowolnie przychodzi ci do głowy skojarzenie z żałobnikami. Dym z ich pochodni sprawia, że zaczynasz kaszleć. Czujesz ciepło na twarzy. Docieracie do pustej przestrzeni przed stawą. Trzy tancerki odłączają się od głównej grupy. Są to młode dziewczęta wymachujące kulami ognia w widowiskowych, łukowatych ruchach, które malują świetlne okręgi w nocnym powietrzu. Zbliżają się do ciebie pojedynczo i każda dotyka twojego czoła okopconymi palcami. Każda całuje cię trzykrotnie w lewy policzek, w prawy policzek i w czoło, a potem szepczą ci coś do ucha. Zapach nafty wypełnia ci nozdrza. Wykonaj tekst wyglądu. Mój wygląd to aż 50. 003. Jeśli zdasz, przejść do 10. Dzięki twojej ofierze wioska zostanie odrodzona, mówi pierwsza z tancerek. Twoje przejście z ziemi do powietrza służy nam wszystkim, mruczy druga. Poluzowałam łańcuchy, szepcze trzecia. Nie próbuj uciekać, dopóki płomienie nie będą wystarczająco wysokie, by cię ukryć. Patrzysz z niedowierzeniem na trzecią tancerkę. W tym atramentowym obliczu wyraźnie dostrzegasz rysy Ruth Ledbetter. Wszystkie trzy oddalają się tanecznym krokiem i znikają pomiędzy budynkami 18. Jezu, jak co ona powiedziała, że
że poluzowała. Nie próbuj uciekać, dopóki płomienie nie będą wystarczająco wysokie, by cię ukryć. Dzięki. Nie jest, idziemy na 18. Gdy docierasz pod stawę, zbliża się do ciebie 10 mieszkańców wioski. Pracując z zadziwiającą koordynacją, unieruchamiają cię i po poczerniałych żelaznych schodach zanoszą na podwyższenie. Nie możesz powstrzymać drżenia na widok centralnej części szkieletu budowli, powykręcanej wcześniejszymi płomieniami. Teraz dostrzegasz także wyraźne miejsca do zamocowania łańcucha. Nikt nie patrzy ci w oczy, gdy przywiązują cię do metalowej konstrukcji. Cała wioska śpiewa teraz jakąś rytmiczną, starożytną pieśń, na którą składały się dziwne sylaby. Druga grupa wchodzi na stawę, niosąc trzy obleczone w czerwień ciała. Z szacunkiem układają je w trójkąt u twoich stóp. Potem odchodzą, zostawiając cię sam na sam ze śmiercią w otoczeniu drobnych kawałków drewna, sięgających niemal twoich kolan. 33. No. Wygląda na to, że cała wioska zgromadziła się wokół stawy, by oglądać twoje spalenie. Pod warstwą czarnej farby na twarzy rozpoznajesz Maylet Better, a obok niej tak to Silas, kierowca autobusu. Zuchwałość i skala podstępu wprawiają cię w osłupienie. Jeden z mężczyzn wchodzi na podwyższenie i podnosi ręce we władczym geście. Oprawa jego okularów zasłania nieco czerwony trójkąt na twarzy. Tej nocy ponownie zbieramy się tu wszyscy, tak jak czynimy to każdego roku. I dziękujemy osobie, która zachowa naszą wioskę przed ogniem próżni. Wielcy ponad nami przyjmą cię jako ofiarę w zastępstwie za nas. Twoja śmierć zapewni na życie naszym ulicom i urodzaj naszym plonom. Na kolejny rok stanie się gwarantem bezpieczeństwa naszych dzieci i naszych starszych. Składamy ci hołd, skłania głowę. Wszyscy ludzie dookoła stawy, trzymający w rękach pochodnie, robią krok do przodu i podnoszą je do krawędzi platformy. Okrąg niewielkich płomieni zaczyna pełgać dookoła. Gdy języki ognia migoczą, pieśń mieszkańców wioski przechodzi w nieziemski rytm. Aby wytężyć wszystkie siły w celu wyrwania się z więzów, przejdź do 44. Aby poczekać i zobaczyć, co się stanie, przejdź do 40. Poczekam i zobaczę, co się stanie. Zaufam tej dziewczynie. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Ufać. Ogień pełza po drobnych kawałkach drewna, które zajmują się szybko rosnącymi płomieniami. Wokół unoszą się kłęby dymu i coraz trudniej ci dotrzeć mieszkańców wioski. Dostrzec. Trzy ciała, które cię otaczają, zajmują się ogniem, paląc się czerwonym, kopcącym płomieniem. Gdy dym dostaje się do twoich płuc, zaczynasz kaszleć i walczyć z napadem paniki. Jeśli udało ci się nauczyć dziwnego zaśpiewu i zamierzasz go wypróbować, zrób to teraz. W przeciwnym wypadku 65. No to znamy dwa. Tego Arbogasta. I trzeba by było dodać do tego paragrafu aktualnego 20, kurczę, czy 10. I władanie niebieskimi płomieniami. I to zrobimy. Zatem 40 dodać 50 to 90. Przechodzimy do paragrafu numer 90. Odkasujesz i rozpoczynasz rytuał, który udało ci się znaleźć w jednej z dziwnych ksiąg, wymawiając niezwykłe sylaby tak dobrze, jak potrafisz. Wiesz, że ogień zbliża się do ciebie z każdą chwilą, bo czujesz ciepło na twarzy. Ale odsuwasz od siebie paniczne myśli, koncentrujesz się na dopełnieniu zaklęcia. Wymawiasz dziwne słowa, uświadamiasz sobie, że pieśń mieszkańców wioski zmieniła się. Powtarzają teraz te same słowa, co ty. Czujesz przedziwne mrowienie w dłoniach i skroniach. Rzucasz zaklęcie. Możesz poświęcić maksymalnie 10 punktów magii. Punktów magii mam 12. Aby je rzucić, jeśli masz mniej niż 10 punktów magii,
Możesz poświęcić punkty wytrzymałości, dodając je do punktów magii. Jednak nie możesz zredukować swojej liczby punktów wytrzymałości do zera. Zdecyduj, jaką liczbę punktów chcesz poświęcić na rzucenie tego zaklęcia, a potem przejdź do 198. A może będzie czas na rzucenie dwóch zaklęć? No. Poświęcam 5 punktów magii. 8. 5 punktów magii poświęcam. I przechodzę do 198. No dobra. To znaczy... Chyba 7, nie? Jak 5. No i w tym ogniu widzicie, jak to, jaka zmyłka? Bardziej czujesz niż widzisz gwiazdę zstępującą z nieba ponad tobą. Będąc w tym ognistym więzieniu, sięgasz poza nie, by rozkazywać gwiazdom. O, tak jest. Każdy punkt magii poświęcony na rzucenie tego zaklęcia zapewnia ci 10% szans na jego powodzenie. Za tym idzie, jeśli było to 6 punktów magii, osiągnąć w teście wynik musisz 60. No to jak ja 5, no to 50. Tak? 50 i rzucamy magię. O nie! 96. To jest już porażka nad porażkami. Wynik w zakresie 96 i 100 zawsze będzie porażką. Jeśli uda ci się rzucić zaklęcie władania niebieskimi płomieniami, przejść do 209. W przypadku porażki o 65. 65. Porażka w rzucaniu. Bóg kości się nie zlitował. Płomienie zaczynają lizać ci stopy. Twoje oczy łzawią, spowija cię dym. Może to twoja wyobraźnia, ale łańcuchy wydają się być nieco luźniejsze. Szarpiesz nimi, nie dbając o to, że wpijają się w twoje nadgarstki. Otrzymujesz 1K6 punktów obrażeń z powodu ognia. Ha, 1 punkt obrażeń. Jeden punkt odbrażeń, mam 8. No to ładnie. Jeśli liczba twoich punktów wytrzymałości spadła do zera, tracisz przytomność, a twoje ciało pochłania upomnienie. Koniec! W przeciwnym wypadku wykonaj test S, czyli siły. Jeśli zdajesz, przejdź do 93. Dobra. No dobra. 93. Aż gorąco się robi. Desperacja dodaje ci sił i szarpiesz za element, który wydaje ci się być słabym ogniwem łańcucha. Rozrywa się, zrzucasz łańcuchy i potykając się o jedne z okrytych czerwonym całunem zwłok, oddalasz się od obserwujących ogień mieszkańców wioski. Kaszlesz, twoje włosy i brwi tlą się nieznacznie. Otrzymujesz 1K6 obrażeń. Jeśli liczba twoich punktów wytrzymałości, no nie, najpierw rzućmy. 2. 6 punktów wytrzymałości. W przypadku 137.
Zeskakujesz z płonącego stosu w najdalszej części stawy. Serce podchodzi ci do gardła, gdy dostrzegasz stromy spadek poniżej, ale lądujesz kilkanaście centymetrów od krawędzi. Tarzasz się, by ugasić płonące ubranie. Czujesz, jakby twoje płuca były osmalone. Wszystko cię boli. Śpiewy mieszkańców wioski zyskuje na sile. Zerkasz z zastawy. Wydaje się, że nie zauważyli twojej nieobecności pośród wznoszącego się w powietrze dymu. Większość z nich patrzy w niebo. Czołgasz się najszybciej jak możesz, by schronić się za najbliższym budynkiem 156. Gdy mieszkańcy są zgromadzeni przy stawie, ulice są puste i możesz po cichu oddalić się od szalejących płomieni. Musisz wydostać się z wioski, zanim skończą. Pięść zdaje się przyspieszać, gdy wchodzisz zza rogu na południową drogę. Oto pierwszy raz, odkąd jesteś w Emberheart, uśmiechnęło się do ciebie szczęście. Oparty o ścianę sklepu stoi rower. Umiesz na nim jeździć. Udało ci się tego nauczyć w Providence. Twoje poparzone ciało protestuje w kontakcie z siodełkiem, kiedy wsiadasz na rower. Aby poczekać i poobserwować, co się wydarzy na stawie, przejdź do 168, aby bezwłocznie wyjechać z wioski 185. Ha! Zobaczmy, co jest 168. Rozglądasz się szybko. Zaraz. 168. Rozglądasz się szybko dookoła i upewniasz się, że nikt cię nie obserwuje, a następnie spoglądasz w tył wzdłuż ulicy. Cała wioska jest skupiona na stawie. Śpiew mieszkańców uderza w gorączkowy ton. Nie potrafisz powiedzieć dlaczego, ale wydaje ci się, że coś jest nie w porządku. Pieś załamuje się, a mieszkańcy zaczynają się wahać. Nagle łup! Coś żarzącego się spada w środek tłumu przed stawą, zostawiając płomienisty powidok. Czujesz, jak ziemia drży pod twoimi stopami. Łup! Kolejny ognisty pocisk uderza w pobliżu, sypiąc iskry. Teraz pieśń ustępuje miejsca krzykom. Ogień prześlizguje się po budynkach zwróconych w stronę stawy. Dym wypełnia ulicę. Jakaś kobieta zatacza się w twoim kierunku, lamentując. Jej ramię płonie, uderza nim o ścianę. Łup! Kolejne uderzenie gdzieś poza zasięgiem twojego wzroku. W pobliżu świetlicy. Najwyższy czas stąd uciekać. Przejdź do 185. No. Chwilę zajmuje ci przypomnienie sobie, jak poprawnie jechać na rowerze, ale po pierwszym zakręcie na wschód następuje długa prosta w dół, oddalając się od Emberhead. Słyszysz krzyki i trzaski ponad sobą, ale koncentrujesz się na utrzymaniu równowagi i pedałowaniu, zwłaszcza biorąc pod uwagę swoje osłabienie. Zbyt wiele nadziei odebrano ci w tej przeklętej wiosce. Trzymasz głowę nisko i jedziesz przed siebie. 20 minut później nadal nie widzisz, żeby ktoś podążał twoim śladem, więc zatrzymujesz się na szczycie wzgórza, aby odetchnąć. Widzisz Emberhead wznoszące się w oddali. Wydaje się, że cała wioska płonie. Ciemna chmura dymu ponad nią jest z pewnością widoczna z wielu kilometrów. Jednak jeśli wioska jest tak odizolowana, jak ci się wydaje, pomoc z pewnością nie dotrze na czas. Przez kilka minut patrzysz, jak to parszywe miejsce płonie. Potem wsiadasz ponownie na rower i odjeżdżasz w stronę cywilizacji i świtu. Gratulacje! Udało ci się przetrwać przygodę! Możesz zatrzymać swoją kartę badacza i wykorzystać ją w kolejnym scenariuszu do Zewu Cthulhu, jeśli udało ci się zaznaczyć kratki obok niektórych umiejętności. Możesz teraz zwiększyć ich wartość dzięki zdobytym doświadczeniom. Zobacz, księga druga, strona 22. Samotnie przeciwko płomieniom. Udało się. Ojejku. Dobre. Strona 22. Strona 22. Tu jest napisane. Nagradzanie sukcesów. Większość scenariuszy w Zewie Cthulhu da się rozegrać w jeden wieczór, niczym obejrzenie filmu grozy.
Jednak niektóre rozgrywki mogą pozwalać na rozwój umiejętności badaczy, aby mogli łatwiej stawiać czoło tajemnicom i wyzwaniom w kolejnych przygodach. Po zakończeniu scenariusza lub sesji, gdy strażnik powinien powiedzieć: rzućcie na podwyższanie umiejętności. Wtedy każdy z graczy rzuca kośćmi procentowymi na każdą umiejętność, którą zaznaczył na karcie rozgrywki, kiedy użył umiejętności z powodzeniem i z powodzeniem wykonał rzut. Jeśli rzuci powyżej obecnej wartości umiejętności, czyli de facto poniesie porażkę, może dodać 1K punktów do tej umiejętności. Zatem im więcej wiesz na jakiś temat, tym trudniej nauczyć się czegoś nowego. To jest proste, to wiedziałem od razu, ale musiałem wam przeczytać. No dobrze, rozwiniemy w takim razie tego. Korzystanie z bibliotek. Czyli muszę rzucić więcej niż 60. Więcej niż 60 na korzystanie z bibliotek. 55. Nie udało mi się niczego nauczyć. Psychologia. Muszę rzucić więcej niż 70. 84. Bardzo dobrze. 3. 73. Spostrzegawczość. 60. 3 ja rzuciłem. 70. Świetnie. No i co, to jest 0 czy ile? No, jak wychodzi 0, to jest 0 czy ten, bo jest od 1 do 9, nie, do 0. A, widzicie? U mnie jest tak, że jak wypada 0 przy tym, to się dziesiątkę ma, czyli spostrzegawczości jest 70. Oczywiście u was może być inaczej, co mnie to obchodzi. Urok osobisty. 50. Musi być więcej niż 50. No nic z uroku osobistego. Coś jeszcze używałem? No i luz. No i na tym właśnie się kończy opowieść. Tutaj powinno być samotnie przeciwko płomieniom, a tytuł gry paragrafowej to tam ze wktulu. Dzisiaj mamy 08.10.2022. Trochę tych paragrafów jest, ale to nie wszystko. Samotnie przeciwko płomieniom. A przecież można jeszcze zagrać prywatnym detektywem, lekarzem, dziennikarzem, prywatnym detektywem, profesorem. No to ten prywatny detektyw to pewnie w tych testach, no nie wiem jak w sumie to cechy się wybiera. No ale prywatnego detektywa, raczej takiego bezsilnego, to się nie zrobi, nie? Także myślę, że jest kilka zakończeń. A przynajmniej, że jeszcze jest jedno dobre zakończenie. Tak mnie zastanawia, jakby to... rozegrać... jakby nam się udał rzut... na siłę przy tym paragrafie chyba 108 to było. Trudny test ten, co żeśmy wykonywali. 113, nie. By spróbować zwalić na nich część dachu, przejść do 176.
Wykonaj trudny test S. Czyli to miało być to 10 tam. Spróbujemy rzucić, wykonać trudny test siły. 0,3. Ja pierdykam, czyli udało nam się zrobić trudny test siły. Wykonaj trudny test, jeśli zdasz 189. Uderzasz słup w jego najbardziej wypaczonym miejscu. Słyszysz trzask, więc zamachujesz się swoją improwizowaną bronią. Uderzasz jeszcze raz. Słup wygina się i łamie. Słyszysz łoskot nad głową. Przewyższasz chwilowy moment satysfakcji, gdy twoi prześladowcy spoglądają jednocześnie w górę oczami rozszerzonymi ze strachu. Potem sufit zawala się wam na głowy. Wykonaj test szczęścia. Szczęście to u mnie 70. 27. Jeśli zdasz 204. Zgodnie z twoimi nadziejami, większość dachu spada na twoich prześladowców. Dachówki uderzają o ziemię i sprawiają, że napastnicy znikają ci z oczu. Wokół unosi się chmura pyłu. Nie widzisz, co dokładnie się stało, ale słyszysz jęk agonii. Właściwie więcej niż jeden. Zawalenie się dachu sprawiło, że w kamiennej ścianie powstała wyrwa. Ostrożnie stawiając kroki, przyciskasz się przez otwór i wchodzisz do kościoła. Mieszkańcy wioski biegną w kierunku budynku ze wszystkich stron. Czołgasz się przez cmentarz, ukrywając się w wysokiej trawie. Zmierzasz w stronę drogi. Strażnicy dołączyli do tłumu przy kościele, więc możesz niepostrzeżenie wymknąć się na wschodnią drogę 152. Kiedy zmierzasz na wschód od wioski, próbując znaleźć schronienie w lesie, słońce jest już nisko na niebie. Imponująca sylwetka stawy odcina się na tle horyzontu. Utrzymujesz takie tempo, jak tylko możesz, dopóki nie dotrzesz do linii drzewa, która zapewnia ci osłonę. Potem pozwalasz sobie zejść na chwilę z drogi i złapać oddech. Prawie 2 godziny później zachodzi słońce. Ciemność lasu może wydawać się przerażająca, ale twoja ucieczka z Emberhead dodała ci determinacji. Odważnie wkraczasz w noc. Niedługo potem słyszysz stukot kopyt, który szybko się przybliża. Wydaje się, że to dwa wierzchowce. Twoje serce zbiera nadzieję, ale dźwięk dobiega z tyłu. Wykonaj test ukrywania. Ohoho, ukrywanie ile mamy? Za 20? 20. 0,7. Jeśli zdasz, przejdź do 211. Przyciskasz się do największego pnia drzewa, jaki jesteś w stanie znaleźć. Dwa konie zbliżają się, ich jeźdźcy mają w dłoniach latarnie. Kiedy cię mijają, gałęzie rzucają na ciebie splątane cienie. Przez chwilę dostrzegasz twarz jednego z jeźdźców. Wygląda na wymizerowanego i zatroskanego. Obaj jadą dalej na wschód. Kiedy masz pewność, że już cię nie usłyszą, wchodzisz w głąb lasu. Sądzisz, że rozsądnie będzie unikać drogi. Możesz zaznaczyć... Przejdź do 223... Wychodzisz na szczyt wzgórza i przystajesz na chwilę, aby zorientować się w swoim położeniu. Słońce zachodzi za Emberhead, więc musisz udać się w stronę. Kiedy patrzysz na wioskę, która jest już kilka kilometrów za tobą, widzisz, jak stawa płonie. Pomarańczowy blask prześwietla niebo i otaczające lasy. Kłęby dymu unoszą się w niebo, gdzie gwiazdy tworzą migoczący baldachim na tle ciemnogranatowej wieczności. Przyglądasz się tej scenie przez kilka minut, a następnie odwracasz się i kontynuujesz podróż. Przez chwilę masz dziwne wrażenie, że wydawało ci się, że w momencie twojego obrotu jedna z gwiazd nad wioską się poruszyła. Ale przecież to było szaleństwo. Byłoby. Koniec. Gratulacje. Udało ci się przetrwać przygodę. Możesz zatrzymać swoją kartę badacza. No i rozwinąć umiejętności. Także, kurczę, dobre to jest. Koniec. 2. Zakończenia.